Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szakuś. Moi drodzy widzowie, mamy 20 października 2020, wtorek, czyli Title Tuesday przed nami. Gramy 11 rund. Poczekajcie. O, ja cię gwizdek. Myślałem, że 10, bo zawsze graliśmy 10. Widzę, że jest rund 11. Czyżby coś się zmieniło? Dobra, a sam jestem zaskoczony, słuchajcie. No w każdym razie fajnie, że coś, jakieś zmiany tutaj następują, ale 11 rund to już jest w ogóle niezły maraton, trzeba przyznać. Już patrzę, jakie jest tempo. 11 rund razy 10 minut, 15 minut, co tutaj piszą? No nie wiem, w każdym razie chyba nadal zostaje tempo 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Tak mi się wydaje. A więc dużo gry. Jeszcze więcej gry. No i fajnie. O kurczę, ale to trzeba mieć niezłą kondycję. To następnym razem mentalnie człowiek się bardziej przygotuje do tego turnieju. Dobra, moi drodzy. Już tylko zerkam na parę moich rzeczy. Czy tu wszystko już działa? Dobra. W takim razie zamykam okno. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Mamy dopiero, jeszcze mamy 11 minut do rozpoczęcia turnieju, więc jak będzie to retransmisja, to proszę, można sobie oczywiście przewinąć pasek do pierwszej rundy. Już tylko sprawdzę kilka rzeczy jeszcze, moi drodzy. Coś mi tutaj nie działa chyba. A, dobra, wszystko chyba jest ok. No, jak widzimy, mamy tutaj na pierwszy numer startowy Hikaru Nakamura. Tradycyjnie zresztą, z dużą przewagą rankingową nad następnym zawodnikiem. Co świadczy o tym, że jest naprawdę rewelacyjny w szachy internetowe, błyskawiczne przede wszystkim. Dobra, tu chyba już działa. Ok, zamykam przeglądarkę. Dzień dobry, witam cię. Ten taki szachista. Dzięki, dzięki. O, cześć Jakub. Witam cię. Cześć Smoku. Cześć Strzelcu. Fajnie, że jesteście. Mam nadzieję, że wytrzymacie. Jeśli ktoś z Was się orientuje, co tu się zmieniło w Title Tuesday, bo widzę, jest 11 rund, to już się powtarzam. Nie 10, a 11. Ale chyba tempo 3 minuty plus 1 sekunda zostaje. Jak ktoś się orientuje, to dajcie znać. Ja specjalnie tam nie będę grzebał, po prostu poczekam, aż się turniej rozpocznie. Przypuszczam, że 3 plus 1. Co by zresztą nie było, to i tak będziemy grać. No chyba, że partie będą 20-minutowe, no to trochę słabo, bo byśmy grali kilka godzin. No ale tak nie będzie oczywiście. Dobra, tu się wszystko zgadza, tutaj patrzę, czy wszystko działa, ok. No dobra, no to już jestem z Wami, mamy 9 minut do rozpoczęcia turnieju, no i fajnie, sobie będziemy ćwiczyć. Za tydzień, za niecały tydzień, czyli 24, za 4 dni, nie za tydzień, 4 dni, mamy Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców online, no i szykuje się bardzo ciężki turniej, jest kilku dobrych arcymistrzów. Znaczy tam jest w ogóle chyba 5, czy 6, czy 7 arcymistrzów na liście startowej. Bardzo silny turniej z nagrodami finansowymi, więc tam będzie grane tempo 3 minuty plus 2 sekundy, 9 rund. Też na Czeskomie o godzinie prawdopodobnie 20. To jeszcze będę dawał info wcześniej. Z 2 dni wcześniej, dam info lub dzień wcześniej. No i będziemy również walczyć. Tam jest chyba 5 nagród finansowych, jak dobrze kojarzę, lub 4, niewiele. Także ciężko będzie. W tamtym roku byłem na Mistrzostwach Przedsiębiorców na żywo. Grało się fajnie, fajnie. No online to jest alternatywa oczywiście w obecnej sytuacji, więc co zrobić, jak nic nie zrobić, że tak powiem. Będziemy walczyć. No dobra, słuchajcie, zerknijmy tutaj w takim razie, jak to wygląda na liście startowej. No widzę śmietanka tutaj. Słuchajcie, może jakieś nagrody podnieśli w ogóle w tym turnieju. Jest cała masa śmietanki arcymistrzów z najwyższej półki. Czy Karsena nie widzę oczywiście, ale jest, są tu wyjadacze. Gukasz. Ok, zobaczymy, jak tutaj mu pójdzie, młodemu arcymistrzowi 14-letniemu. Zerkam dalej. No szukam jakiegoś Polaka. O, są Polacy. Są Polacy. Może jakiegoś ominąłem. Zerknę, z 2800 chyba nie widziałem żadnego. Jest 2800. SG Chess. Kim jest ten zawodnik? Już zerkam z ciekawości ogromnej. Szymon Gumularz. O, super.
Wyślemy Szymonowi zaproszenie, czym on jest już znajomym. Ja się tu zawsze słabo orientuję na tym czeskomie, ale Szymon Gumularz 2800, no ładnie, ładnie. Okej, patrzymy dalej, tu widzimy już dwóch Polaków obok siebie. FM Rurukowiec, ciekawe, ciekawe, kim jest ten zawodnik. Nie dowiem się, ale mistrz Fidek, który tam coś w necie wymiata. Tutaj mamy Pawła Jaracza, arcymistrza, to pamiętam. No i szukamy dalej, moi drodzy. Kile Piotr, Piotr Piesik, silnie grający, Iwku. Okej. Tu mamy Polską. Mistrzyni międzynarodową. Czy to jest Ania Kubicka? Tak, to jest Ania Kubicka. No bardzo wysoki ranking, nieźle. Nieźle, trzeba przyznać, że sobie dobrze radzi. No okej, a gdzie jest Szachuś? Kurczę, mi by się przydało chyba zrobić z jakieś 2600, słuchajcie, regularnie mieć ten ranking. No mało, na czeskomie mało gram. Dobra, jestem na 187 miejscu startowym. Okej. Czy tu jest jakieś info? Czat turnieju. Zerknijmy, zerknijmy. Czy tu jest jakieś info tego turnieju? Nie widzę, ile tu jest rund. Znaczy, rund to jest 11, ale jak jest tempo? Chyba 3 plus 1. Dobra, dobra. Niedługo rozpoczynamy. Za 5 minut rozpoczynamy pierwszą rundę. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie szło. Piszcie, co tam u Was słychać. O, Smoku, dzięki, że wklejasz tutaj linki. Fajnie, fajnie. No musiałbym się przełamać chyba, słuchajcie, żeby zrobić live'a na YouTubie. No muszę chyba w końcu to zrobić. O, cześć Piotruś, witam cię serdecznie. Dobrze wiedzieć, że są promocje w Tesco na żarówki. To jest bardzo cenna informacja. Tutaj mam słabe światło, więc te żarówki na pewno się przydadzą. Może ktoś z Was wybiera się 11 listopada do Warszawy na turniej niepodległości, to dajcie znać. Ja się jeszcze zastanawiam, prawdopodobnie się wybiorę, ale to jeszcze jest kawałek czasu, więc poczekamy, jeszcze poczekamy. No i cóż, cierpliwie czekamy. Witam cię, Kruci. No nie wiadomo, czy odwołają, bo podobno można robić wydarzenia sportowe do 250 osób. No chyba, że coś się oczywiście zmieni. To jest sprawa naturalna. No zobaczymy. Liczę na to, że też turnieje grudniowe ruszą, typu Krakowia, typu Białystok. Też mogą oczywiście odwołać, prawda? Mogą odwołać. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. Zobaczymy. Jak to jest z turniejami? Trzeba być członkiem jakiegoś klubu, czy można z ulicy? W tym turnieju niestety no, grają zawodnicy tylko z tytułami międzynarodowymi. W tym Titleist Tuesday aktualnie. W innych to można. Cześć Bomboszek. No ja też zagrałem słabo Białystok, no ale jak będzie, to będzie dobra ekipa, trzeba będzie jechać. Witam cię Piotrze. Witam wszystkich serdecznie, jest nas coraz więcej, fajnie. A, mówiłeś o 11 listopada, sorry, bo już, okej. Nie nadążam z tym wszystkim. No ale to wiesz, turniej jednodniowy, raz jeden pójdzie dobrze, raz jeden pójdzie słabo, no to normalka. A jeśli chodzi o turnieje online, no to nie trzeba w żadnym klubie, no tak jak mówiłem. Akurat w Titleist Tuesday, no to mówię, to jest z rankingami, znaczy z tytułami międzynarodowymi można tylko grać. Mistrz FIDE, CM chyba też się znajdzie, czyli kandydat na mistrza Polski. No dzięki Piotrze. Piotrze, ale chyba dzisiaj jest w ogóle 11 rund, tak jak patrzę. Tu jest 11 rund. Coś zmienili w Titleist Tuesday. To może i na lepsze. Chociaż już nie mam takiego punktu odniesienia, ile tu jest do zrobienia dobrych punktów. Znaczy, ile tu punktów trzeba zrobić, żeby człowiek był zadowolony, bo już przyzwyczaiłem się do 10 rund, to wiem, że 7 to jest w ogóle ekstra rekord. No ale dobra, no, coś nowego, trzeba będzie grać. Wszyscy mają te same szanse.
W turniejach offline, no to możesz brać udział w każdym turnieju Open, tak? Znaczy, oczywiście są tam grupy też zależy jaki turniej, bo są przedziały rankingowe. Jak na przykład nie masz kategorii, powiedzmy, no to zawsze znajdziesz jakiś taki turniej, żeby tą kategorię zdobyć. Można się zgłaszać, nawet nie będąc w klubie. Witam cię, Stasiowski. A nie wiem, dlaczego tylko ja streamuję Tatlet Tuesday, nie mam pojęcia, nic mi o tym nie wiadomo, może ludzie są zmęczeni, mają może zajęcia jakieś online, nic nie wiem. Infoszach może mają grypę, albo przeziębieni są, nie wiadomo, nie wiadomo, nic mi o tym nie wiadomo, nie wiem. A może ten Tatlet Tuesday jest jakiś inny, dlatego nie grają? No, nawet się nie doczytywałem. No tak, Bomboszku, ja też planuję w Białymstoku w pierwszej kolejności. Może Kraków, zobaczymy. Chciałbym w Krakowie, ale strasznie mnie przeraża długość tego turnieju. Długość dni wyjęte z życia. Nie. Żadnych takich trunków, Piotrze. Woda. Woda, bo jak już bym tutaj... Pół szklaneczki pokażę, już wypiłem, to już bym bełkotał. Także absolutnie, absolutnie, absolutnie. Nic z tych rzeczy. Dobra, mamy za minutę niecałą, rozpoczynamy turniej. 610 zawodników, więc frekwencja jest całkiem spora. Całkiem spora ta frekwencja. Dzięki Smoku, dzięki za linki. Ja tam jeszcze tą www muszę podrobić trochę, ale coś tam już można poczytać. Nie za wiele, ale coś tam jest. No Stasiowski, skąd to pytanie? Z tarczy antykryzysowej. No korzystałem pewnie jak wielu przedsiębiorców. Ale już wróciłem do normy z pracą, więc jest ok. No niby łatwiej będzie pobić rekord, ale to już ten próg się zawsze podnosi. Dzięki serdeczne. Witam cię, Stefczyku, witam. Dobra, moi drodzy, kilka sekund i zaczynamy zabawę. Życzę wam dobrego czasu. Pogadamy sobie w trakcie turnieju, jedziemy. Okej, okay. National Master, jedziemy. 2200. Teoretycznie powinniśmy go ograć, ale to różnie bywa. Co? Nie, no słuchajcie, no nie, no nie, ja już mnie rozwalił. Nie, no to E4 gramy. A może F5 chciał zagrać? No może chciał F5. Nie wiem, może mu się myszka usunęła. Rety, rety, rety. Co tu się wyrabia? Grajmy normalnie. Okej, okay, no dobra. Normalnie gram w szachy, nie będę kombinował. Dziwnie zagrał totalnie. Dobra, zagram goniec D2. Jak zbije, to zbije gońcem albo skoczkiem nawet. Może tak. Zmuszę go do wybicia. Nie wybił. Ok, to ja zrobię szybko roszadę. F6. Przypuszczam, że myszka mu się osunęła, bo innego wytłumaczenia tutaj nie ma. F6 by raczej nie zagrał. Tak po prostu. Chociaż kto go wie, tu z planem E5 gram. Już ten plan nie działa. Muszę G3 jakieś tutaj wrzucić może. Aha, pionka mogłem brać? Nie, nie mogłem. Przede wszystkim nie chcę zbić, bo jak zbiję, albo tak zagram, on sobie otworzy, goniec tutaj wejdzie, więc na razie po prostu trzymam napięcie w centrum, niech on mi wybije pionka, to dostanie. Aha, teraz tu, to chyba biorę figurę. Tutaj, tutaj, tutaj jeszcze wieża mi tu bije. No dobra, ale biorę figurę. Znaczy, jakość przynajmniej zdobywam, więc teraz to przechodzi. No wieżą musi mi romnąć. Ale jak zbiję tu, to ja zbijam tu, on mi zbije tu, ja zbijam tam i zbijam tu. Wieża więcej, więc zbijam tutaj. To chyba lepsza wersja. Wieża musi odejść, potem zbijam tu skoczka, figura więcej po prostu. Za ileś tam pionków, tak? Za jednego pionka. No dobra, trzeba chyba skosić tutaj skoczka. Zagrać jakieś H4, żeby tutaj gońcem sobie solidnie stanąć. Dobra, tu mnie atakuje, tu zagramy z obroną, z blokadą. No a tu nawet F4 mogę zasunąć. Wystarczy.
Tak, to się wszystko trzyma. Goniec w ogóle nie ma gry. Zaraz jakoś tutaj go przyblokujemy i tak zrobię. Okej. Nawet tak mogę chyba zagrać. Przede wszystkim kontrola. Tutaj drugą wieżę wprowadzimy. Dobra, co on tutaj chce? A, zbijemy. On zbije tym, to idziemy H5. Tu my jakoś go podręczymy. Jeszcze skoczka wprowadzić trzeba. Nie, no jest, oczywiście to jest wygrana pozycja technicznie. No, to, wiecie. To się powinno wygrywać to od razu. Nawet może skoczek. No. Powinien się przeciwnik chyba poddać. Wiem, że to tak brzmi troszeczkę niezbyt, ale no tak powinno to wyglądać, słuchajcie. No. Szanujmy się. Nie, no... Wiecie, każdy ma prawo grać do końca, więc tutaj może nie będę tak mówił. Tutaj H6, jeszcze tutaj wisi wieża. To podstawił. Dobra, to przeciwnik chyba trochę słabszej maści, jak widać. Nie, no tam nie mogę. Nie, mogę. Hetman zbije. Mogę. Bo tutaj hetman na F6 teraz wjeżdża. Hetman F6. Aha, no dobra, i tak mam figurkę więcej. Chyba goniec i grozi hetman na F8. Ale z tym F6 to mnie tak wybił trochę z rytmu, powiem wam szczerze. Dobra, jest zwycięstwo. Stefczyku, graliśmy turnieje co środy. No, na razie niestety z braku czasu ich nie organizuję, ale no, no, wrócimy może co 2 tygodnie. Będziemy grać, zobaczę. Zobaczę, jak to wyjdzie z czasem. Tak, Piotrze, tak. Odnośnie antykryzysowej tarczy, tak. Dobra. No, życie. Rozwiązałem dziś zadania na Lichessie 100. 100 zadań na Lichessie. No ładnie, ładnie. Cześć Zibi, witam cię. Pionka na D5 trzeba było grać. W którym ruchu, Kubuś? No, smoku, tak. Powiem ci, no. A, tu masz taki fajny znaczek, widzę już. Się zrobił. Moderator. O, ekstra. Uważajcie na smoka. Sympatyczny gość, ale jak ktoś mu podpadnie, to wiecie. Zieje ogniem, mocno. Chyba przed C6, tak? No w sensie taktyka jakaś wchodziła. No, a, no tak, no wchodził skoczek. No widzisz, jak ja widzę, bo ja już byłem... No wiecie, to już figura więcej. No zapatrzyłem się po prostu na to, że tu stanę sobie gońcem twardo, tak? No ale masz rację, no piona trzeba było brać, no jasne. No. Taktyka, taktyka. Zgadza się. No jakoś tak w internecie mniej widzę. A zresztą co ja robię, ta partię już widzieliśmy. No dobra, czyli mamy zaraz. Graliśmy 3 plus 1, tak? Ktoś zwrócił uwagę? Chyba 3 plus 1. 11 rund, to więcej gry po prostu. O, witam cię, Szpaku, witam Szczecin. No to Kuba, nie odpuszczaj i ciśnij, bo w grudniu trzeba grać jakiś Open w końcu. Stefczyku, gram więcej na Lichessie. Znaczy ja w ogóle to ostatnio trochę mało gram na Lichessie. No Title Tuesday co wtorek staram się na Chesscomie, a na Lichessie głównie tam sobie próbuję coś pograć. 3 plus 1, dobra, dzięki, dzięki. A no, no nie wszystkiego tutaj, nie wszystko tutaj czytam. Dzięki serdeczne. No jeden z jednego, turniej się może skończyć. Nie no, żartuję. Zobaczymy teraz, kto nam przypadnie. Pewnie jakiś kozak. Może Firuzja. Zobaczymy, jak z Firuzją się gra. Okej. A oprócz Kuby, czy ktoś jest z Was może z Olsztyna lub z Warmińsko-Mazurskiego? O, Smoku, widzisz, te same myśli. Właśnie to napisałeś, skąd oglądacie.
Króci z łóżka. Spoko. Też miło. No dobra, fajnie. Okolice Gdańska. Miło mi, miło. No, Stefczyku, na co dzień zajmuję się tym, co teraz tutaj streamuję, czyli szachami. Uczę, uczę, uczę. Całymi dniami non-stop te zajęcia się robi. Lubię to i będę to robił, dopóki będę mógł i będę lubił. Fajna rzecz, już od 10 lat to trwa. Katowice, o fajnie, fajnie. Szczecin. No ja z Olsztyna, ja siedzę w Olsztynie, moi drodzy. W Olsztynie jestem w tym momencie. Olsztyn, Olsztyn się kłania. Dobra, mamy 644 zawodników aktualnie. Jeszcze jakieś partie trwają. Ariantari gra czarnym kolorkiem. O, dwóch arcymistrzów w pierwszej rundzie się spotkała, a to ze względu na ranking 2400 i 2850. Co? O co tutaj chodzi? Powiedzcie mi, bo nie rozumiem. Dzięki Tony Lambada. O, jaki fajny nick. Dzięki za followa. Witam cię, Flopsy. Cześć, Dawido. Dzięki serdeczne. Co tu się w ogóle wyrabia? Zaraz, no. Tari ma przecież czarny kolor, prawda? Nie wiem, co tu się wydarzyło kompletnie. No i co? Jakiś remisik wieczny? No to może białe są zadowolone z remisu w tej pozycji. No raczej to chyba jest remis, chociaż ciężko mi powiedzieć. 0-1? Czas. No dobra, dobra, okej. No taka gra w internecie. Co zrobić? Dobra. Czekamy cierpliwie. Jeszcze dwie partie trwają. 3031. Nie no, kozak. Hindusi to wymiatają szachy. No muszą, sport narodowy. Co to za pozycja? No czarny ma gońca, więc jakieś jeszcze szanse teoretyczne są. Czarne będą próbowały. No ale skoczek wieża, tutaj się fajnie to trzyma. Ale czas, trzeba grać szybko. O matko, goniec tutaj był. O, i skoczek w tarapatach. Na jedno wychodzi prawdopodobnie. No tak. Goniec F4 było, ludzie piszą. No tak, Hetman. Tak jest. To jest właśnie Tilted Tuesday. Tutaj też się zakończyła partia. Dobra. No to słuchajcie, jedziemy z rundą numer 2. James Gavin, jak on tam się nazywa? Gavin Jones. Grałem już z nim. Dobra, dobry jest gościu. Jedziemy. Solidny arcymistrz. Solidny arcymistrz. No B3. No nie, no grają te mi podwójne biustonosze. Co oni robią? Już tu grałem z nim podobną chyba pozycję. No dobra, też zagram podwójny biustonosz. Biustonosz na biustonosz. Zagrajmy D6. Okej. Konik. I zamknął mi tego gońca. Co za łobuz. Może tak po prostu? Chyba mogę tak zagrać C6 od razu. Dobra, goniec jest trochę wysunięty, spoko. Teraz kwestia, jak to grać dalej. Może A6 z planem B5. No taka pozycyjka. Muszę tylko czasowo ogarnąć w miarę. No jeszcze mamy debiucik. Może jakiś skoczek E4 na wymianę. No też nie chcę chyba grać tutaj na super wymiany, bo mnie zaraz technicznie załatwi. Chociaż z drugiej strony nigdy nie wiadomo, jaka dobra jest taktyka na tych arcymistrzów. Hetman C7, Hetman B7. Z takim planem tutaj planuję grać. Z takim planem planuję grać. Powiedział, co wiedział. Chyba tą wieżą. Okej, teraz tutaj zejdziemy sobie z tej diagonali. Może B5 zasuniemy.
On może czeka na mój ruch. No, Anglicy grają tak dosyć. A ty spryciarzu. Też mi tutaj szykujesz niespodziankę. Może tak w takim razie, słuchajcie, zagramy. Żeby pozbyć się tutaj. Oj, czy ja nie podstawiłem? Bije mi na E4, ja biję tam, on mi na D6, ja tam. Podstawiłem. Nie, poczekajcie. Przecież bije tutaj. On nie może mi tutaj zbić. Tutaj zbije. No chyba muszę. A, stracę. Stracę kontrolę. A to inaczej mi zagra tutaj skoczkiem. No dobra. Powiedział A, niech mówi B. Najwyżej tym skoczkiem zajdę. Zagrajmy tak. Znaczy hetmanem zajdę po prostu. Hetmanem muszę uciekać z tego gońca. No to tak sobie po prostu zagramy, myślę. No jedziemy. Tu się chyba trzyma. Skoczek C5. Wydaje się solidna pozycja. Teraz grozi jakieś B5 przede wszystkim. Na pewno on jest tutaj w porządku. Wieża wróciła, ok. Myślę, że słuchajcie, no skoczkiem, skoczek fajnie stoi, dobra, zagramy skoczkiem C5. Też tak spróbuję troszkę szybciej ruchy pograć. Chyba A5, chociaż B5 w pewnym momencie też trzeba zagrać. Dobra, taki ruch wykonam. Wybił i to bez namysłu. Czym mnie zdziwił. Muszę tak, niestety, bronić tutaj twardo. Tu mi teraz wjeżdża. Dobra, to teraz muszę wieżą zejść. Się porobiło. Okej. Wiecie co? Zagram dosyć bojaźliwie tutaj, ale teraz będę mógł zagrać E5. Zagrajmy tak. No i musi wymienić hetmany. Jak wymieni hetmany, to jest dobrze. Czemu ja wcześniej tak w ogóle nie zagrałem? Ktoś mi powie? Dzięki za followa. No nieźle. Z powrotem? Muszę z powrotem koń G7 mam ewentualnie. A, i tu jest szach, dobra, kosi mi po prostu pionka. No nic, straciłem piona za friko, po prostu bez walki. Bez walki, jeszcze mnie tu ładnie przymknął. Ajajaj, no ładnie mnie załatwił. No muszę jakiś taki ruch wykonać. Po prostu wziął mi piona. I żadnych perspektyw nie widzę tutaj. Dla mnie. Jak ja mam to grać? Nie, no po prostu masakra jakaś. No nieźle. A było dobrze. Tak, skoczkiem coś spróbuję tu zagrać E6. No pion mniej, ale jeszcze jest do walki oczywiście, ale mniej czasu. Mniej czasu. No nie, no gość był. Nie grał jakiejś tam super partii. Co jest? Słuchajcie, czeskom chyba wariuje. Bo coś tutaj zaczyna mrygać czas. Ja wykonałem ostatni ruch, więc może wygram na czas? Nie, nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Tak? O właśnie, mi czas zleciał. No nie, słuchajcie, 18 sekund zostało. No to jest. Nie, no tak nie można. Tak nie można. Tak, próbujemy. No wiadomo, że nie zbije. A, i teraz tutaj goniec z powrotem. Kurczę. Tu już za mało czasu na jakiekolwiek rozgrywki. Tak,
No, brzmi to fatalnie. Ma mnie. Jeszcze C5 jest. Spadł mi czas. Okej, ale tutaj widzicie, co się działo, tak? Czas zaczął mrygać i w ogóle mnie to wybiło z rytmu, co nie zmienia faktu, że pozycję miałem już przegraną bez tego pionka. Ale powiem wam szczerze, aż zerknę tutaj w momencie, już czytam, co piszecie. No piszecie, co tam grać, tak? Dzięki, cześć, farmerzysta. Słuchajcie, no... Czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Jakiś problem z OBS-em? Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Połączenie udane, dobra. Ścina streama, tak, bo jakieś połączenie z OBS-em. Chyba już powinno działać. Chyba już powinno działać. Dobra. Czy teraz działa, moi drodzy? Czy teraz działa? Dajcie znać. Powinno chyba być w porządku. Ja sobie szybko zerknę. Kurczę, no dobra partia była. Nie, net jest w porządku. Coś tutaj z OBS-em. Cena warianty. No równo pokazuje, tak. Mnie interesuje tutaj, czy to dobrze było zagrane. Jednak słabo. Goniec H3 tu. Ma C5, Hetman. Hetman H5 od razu pokazuje. No tak, dlaczego ja Hetman H5 nie zagrałem? Nie mam pojęcia, bo ja myślałem, że on... Zaraz, wróć. Wróć, nie pędź tak. Co jest z tym? Co tu się wyrabia w ogóle? Co tu się wyrabia? Nie wiem, czy mnie słychać, jakieś problemy techniczne. Czekamy grzecznie, czekamy grzecznie. Nie wiem, czy mnie słychać, moi drodzy. Słychać, chyba wróciło wszystko do normy. Chyba wróciło wszystko do normy, mam nadzieję. Teraz dobrze, ok. Tutaj sobie szybko zerknę po prostu na tą pozycję. No tak jak już powiem wam, co tutaj zagrałem źle. Znaczy, w ogóle taki ruch oczywiście widziałem, tylko mi się ubzdurało, że po hetman H5 będzie hetman E3 i on mi tutaj atakuje. A przecież goniec wisi na H3. A tutaj ta wymiana, no i już czarne są w domu, czarne są w porządku. No nie, no to można by było już gościa kosić, no. Tu jakieś wieża C5, E5, na przykład B5, wieża C8, wieża B7, wieża C7 na przykład, żeby stać na czarnych polach. Nie, no szkoda, szkoda. Dobra, zwalmy troszkę na problemy techniczne, no. Ej, dobra, już tu mi smoku pisze. Smoku, smoku, wszystko w porządku już chyba. Chyba działa. Chyba już działa, moi drodzy. Słychać. Dobra, z góry was przepraszam. No cóż, no przegrałem z gościem, no arcymistrzem, bardzo silnym, zresztą miał 2700 swego czasu, więc no nic nie poradzimy, co zrobić. Ale partia taka, myślę, że dobra była. No tutaj co, już wieża H8, wieża D3, nadal chyba jest w porządku, E5 każe grać. Dobra, jest kolejna partia, nie ma co analizować. Tamtej jedziemy, moi drodzy. D4. Mistrzyni międzynarodowa. Tutaj nam się pojawiła z Indii. Ok, mamy C5, czyli gambit dwużański. Tak. To już chyba działa. Goniec G7. Tutaj. Zagrajmy B3. Zagrajmy E4 od razu. Goniec B2.
H4. Bicie przy locie jest dobre w ogóle dla czarnych? Teraz ktoś mi powie, chyba dobre. Nie zbiła. Okej. No to tutaj. Jeżeli bicie, no to biję tym. I będę miał na C4 pole. Okej. No to nie, no pozycja mi się już podoba. Tu jeszcze w ogóle H3 jakieś by mi się bardzo przydało. Bardzo, bardzo byłoby męczące dla przeciwniczki na pewno. No, zrobimy tą roszadę. Dobra, tu już smoku pisze, że w porządku, że działa. No coś zerwało, słuchajcie, coś zerwało. Trudno, nic nie poradzimy. Okej, taką wymianę proponujesz. Przyjmuję tą wymianę. Tutaj zagramy tak. Skoczkę na C4 wstawimy. Nie wiem, dlaczego czarne wybrały taką drogę. Bo tutaj wydaje mi się, że białe są świetne w tej pozycji. Zagrajmy te H3, żeby nie było skoczka G4. Jak skoczek D7, to w ogóle chyba A5 wrzucę. Nie ma skoczka na B6 i za chwilę ładuje się skoczkiem na C4. Pole E5 jest bronione przez gońca i skoczka F3, więc ona tutaj skoczyć nie może. Znaczy może, to zbije, tak? To będę stał świetnie z pionkami. Tu się pionek zrobi słaby, nawet go po prostu skoszę. A teraz wchodzę tutaj, jest rewelacyjnie. Brakuje mi gońca na F4 oczywiście, ale tu jest bardzo dobra pozycja. Czarne po prostu nie mają chyba gry w tym momencie. Witam cię, 600, witam cię serdecznie. Już chyba stream działa, już chyba jest wszystko w porządku. OBS mi tutaj nie przerwał nagrywania, więc w retransmisji można będzie zerknąć, co tam poszło nie tak. No widać przeciwniczka myśli, no stoi źle. Stoi źle ewidentnie, ale to nie powód, żeby już tutaj mówić, że się wygrało. No dobra, wymiana tych gońców na pewno będzie ok dla mnie. I jakoś trzeba konkretnie chyba zagrać. Może wieża D1 z planem E5, może wcześniej E5, zaraz zobaczymy, czym ona dobije skoczkiem. Może tu w ogóle G4 wrzucić, chociaż to może być lekko ryzykowne, jakbyśmy tak zagrali. Wiecie co? Może najpierw tak. Wieżą zagramy, żeby tak planować. Dobra, wieża D8, trzeba tutaj chyba zagrać teraz. Tutaj, dobra, ryzyk fizyk, trzeba tak grać. No, oddam piona. Oczywiście ja tam mogłem grać jeszcze mnóstwo dobrych takich ruchów wyczekujących. Mogłem nawet hetmana przerzucić. Tutaj poszło. No to dobra, w ten sposób. Czy D6 grać? D6 chyba trzeba zagrać. Mam pionka mniej. Skoczek jest rewelacyjnie, tylko kwestia wykorzystania. Aha, przecież ja teraz mogę zbić. Hetman B8 ewentualnie jeszcze jest ok, bo tutaj pionka podpiera i nie mogę zbić tutaj. No ale scentralizuję hetmana wtedy. Ewentualnie jeszcze, no właśnie, tutaj zagrała. Ewentualnie. Może tak. Z opcją Hetman F3. Co ja w ogóle widzę? Aha, bo na Hetmanem na F3 chciałem grać. No właśnie. Skoczek na D4 się pakuje. Ajajaj. Wiecie co? Chyba wieżą będę musiał zbić tego skoczka. Ale to w ogóle będzie stało strasznie dziwnie. Źle zagrałem w ogóle. Źle. To już nie stoję tak dobrze, jak mi się wydawało. Ojejku, nawet tu podstawiłem. W ogóle stoję fatalnie. To dwa pionki mniej. No to stałem rewelacyjnie. To, co mówiłem, słuchajcie. To, co mówiłem. No, tu jednego pionka mogę odzyskać w ten sposób. Wieżówka nadal będzie może jeszcze nie do końca jasna. Ale piona trzeba jednego odzyskać. Dobra, przeciwniczka nie gra chyba najlepiej w ogóle tej partii. A tutaj też podstawiłem. Ale podstawiam. Krzysztof, ona nie wzięła, nie wzięła, nie wzięła. Może tak, może tak, może tak. Potem tutaj. I ta wieża musi uciekać. Potem tak. Bo tu wisi, muszę tak zagrać. Pionki są dosyć zaawansowane. Moje wieże są trochę aktywniejsze. Tak zagramy, bo jak tutaj zagra wieża, aha, to będzie mogła hetmanem odbić. Wydaje mi się, że tu jest całkiem, całkiem nawet ta pozycja.
mimo wszystko teraz. O tak zagramy, żeby tutaj podważać. Jakieś H4. Widzę, że przeciwniczka się gubi. Ewidentnie się gubi, słuchajcie. Bije. Dobra, w pionach wyrównałem. Tu zagramy H4, żeby tam jeszcze coś pomęczyć. Okej, gramy tak oczywiście. A, wieża B6 będzie planowała grać. Okej, to mnie tu lekko ma. Ale tego mogę skosić. Tak zrobimy. Dobra. Tutaj jakieś gwiazdy. Wieża E7 na F7 wisi. Dobra, tutaj broni. No nieźle, nieźle, nieźle. Tutaj chyba. O, może przesadziłem. Wieża H5 jest. Oj, żebym nie przesadził tutaj zaraz z porażką. Teraz ona ma dobrą pozycję. Gramy tak, teraz grozi wieża E8. W ogóle bardzo słabo gra przeciwniczka, słuchajcie. Mega słabo, powiem wam szczerze. Naprawdę słabo. Tak, zagramy, grozi hetman E7. Już nie grozi. Ona się będzie gubiła, słuchajcie, bo tam jakieś maty wchodzą. Ła, Jezus, hetman D4. Co ja zagrałem? Na litość boską, szachuś. Nie no, szachuś, dobry jesteś po prostu. No, rewelacja. Nie no, po prostu... Kurczę, jeszcze tu podstawione. Nie wzięła. Co ja gram? Ha, ha, ha. Nie no, po prostu to jest rekord świata. No już ma 4 sekundy, to już... Dobra, trzeba się poddać. No, trzeba się poddać. O Boże, kochany, hetman D4. Oj, powiem wam, wolę w tym turnieju jednak tak podstawiać niż na poważniejszych zawodach typu Mistrzostwa Polski. No nie, no tak podstawić hetmana, no dobra, niech się dziewczę cieszy, ale grała źle, no. Nie, no grała źle dziewczyna, no po prostu słuchajcie, no. Powiem wam tak, ja jestem mistrzem w przegrywaniu wygranych totalnie pozycji. Pomijam lekko debiut, może w tym momencie. No grała, w ogóle grała fatalnie, słuchajcie. Pierwsza rzecz. Tutaj zbiła, no i na C4 mam taką placówkę, że hej, nie? No, tragedia, słuchajcie, no co zrobić? No, dwa jaja, no, dwa jaja. No, ale gramy, jest 11 rund dzisiaj. No, tragedia. No, przede wszystkim tutaj już leci, tak? Wieża E8, roszada, ona jeszcze fatalny ruch, goniec A6. No, bicie, bicie, tak? Wieża E1, tak? H3, żeby skoczek nie wleciał. Ona tu, A5. No i ta pozycja, no przecież to jest rewelacja dla białych. Przecież to się nie da tego przegrać. Nie da się tego przegrać. Na tym poziomie, słuchajcie. Znaczy, no, widzicie, że się da jednak. Jak się podstawia hetmana w jednym. Się trochę zasugerowałem, że mam mały czas. No, wystarczyło jakieś po prostu ruchy zrobić w miarę poprawne. No, tutaj wymiana. No, tutaj chyba przesadziłem z E5. Można było jeszcze wiele ruchów takich zagrać. Tutaj miałem taki plan, że... Znaczy, po ruchu dopiero znalazłem plan hetman A2, hetman A4. Jakoś tu się wbić. No i ma problemy dziewczyna po prostu. No poszło jak poszło. Tutaj nadal jest dobra pozycja na pewno. D6. No tutaj przesadziłem jednak. Ja wiedziałem, że skoczek przez E6 idzie jakoś i tutaj. No tu przesadziłem. Ale zobaczcie, jak ona słabo grała. Tu i ona się podstawia pod hetman B4, tak? No mogła zbić, tak? No ale to wiadomo. No i jeszcze tutaj pasywnie stanęła. No, poziom dostosowany do przeciwniczki. Znaczy, ja nie chcę nikomu nic umniejszać, ale mistrzyni międzynarodowa powinna coś więcej pokazywać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż to jest tylko blitz, więc inne reguły tu się. Nie, no dobra. Masakra. Ale pokażę wam, jak podstawiłem tego hetmana. I hetman D4. No rewelacja. A ciekawe, jak ocenia komputer tą pozycję w tym momencie. Zerknijmy przed hetman D4. Jak to ocenia? Plus 5,5, plus 6,5. O rety. Hetman G3 jakiś spokojny. A po hetman D4 minus 15. Minus 16. Nie, no kabaret po prostu. Minus 18, 19 zaraz. No tak, no to musi być oczywiście białych wygrana, no bo król jest słaby, H6 mocny, jeszcze wieże zdwojone. Nie, no to nie ma o czym rozmawiać. Kabaret na kółkach po prostu. O, rety, rety.
Dzięki, smoku. No, czas nie uratował, niestety. Co zrobić? No dobra, słuchajcie. Witam cię, Rafcio, witam. Dobry wieczór, witam. I o zdrowie się pytam. No, początek nie najlepszy. Jeden punkt z trzech. Gdzie tutaj panią powinienem ograć? Ajajaj, strasznie, strasznie to wyglądało. No cóż, to już historia. Zobaczmy, czy Hikaru jeszcze gra. No już wygrał. Ok, Hikaru raczej już nie dogonię. Się śmieję oczywiście. O, a to niespodzianka. Tutaj Fiedosejew w trąbkę dostał. Ok. No to czekamy jeszcze cierpliwie. Jeszcze przerwy żadnej nie ma. O rety, słuchajcie. No po prostu ta partia była naprawdę... No tak nie można grać, szachuś, tak nie można grać. Przy większej ilości czasu wiadomo, że człowiek by wymyślił lepsze ruchy. Ja już powiem wam szczerze, troszkę jestem przestawiony na szachy klasyczne. Może i dlatego tak w te blice idzie trochę gorzej. Czy tam w szachy szybkie na przykład. No bo jednak głównym celem moim to jest gra partii klasycznych na dobrym poziomie. No co nie zmienia faktu, że powinienem tutaj grać w miarę dobrze tutaj te blice. O, dzięki Pulchny. No FM, no dobra, jedziemy, zobaczymy co zagra. Ja tutaj, słuchajcie, zastosuję swój plan. Zagramy C5 i A6, zobaczymy jak będą reagować. Trochę to stosowałem na juniorów w szachach szybkich, to powiem wam, no wycinałem ich, nie chcę tutaj tego... No dobrze zagrał przeciwnik, ale juniorzy się gubili strasznie. Jeszcze ten wariant nie jest tak dobrze dopracowany przeze mnie. Tutaj, ach, nie ma żadnych tajemnic. No to teraz E5, no i tutaj gramy w szachy normalnie. Takie królewsko-indyjskie schematy będziemy tutaj łupać. Okej, okay. Bardzo symetryczna pozycja oczywiście. No, zagramy z G6 sobie, z planem G6. Skoczek, tu od razu się zwalnia miejsce, tak? No to jak zagra, to zbije. Okej. Okay. Koń G4 z planem koń E5. Zwiał. H6 mi się przyda, myślę. Tutaj nie będę się śpieszył też z jakimiś forsownymi posunięciami. Po prostu poczekam, aż coś przeciwnik wymyśli, może mądrzejszego ode mnie. Dobra, tutaj wisi. Król H7 się przyda, bo H3 skoczek idzie i tu pion nie wisi. Już król z gońcem broni. Wieża A1, no to goniec E6. Tu jest pełna kontrola tych pól. E5, D4 to jest bardzo ważne. Przeciwnik nie ma za bardzo jakiejś tam kontry. A ja zaraz ustawię skoczka na E5 i spróbuję B5 pchać. Tutaj ewentualnie wieża B8. Dobra, koń E5. Jak będzie wybicie, to skoczkiem oczywiście. Nie muszę chyba jeszcze skoczka bić. Mam nadzieję, że nie muszę. Gram B4, B5 od razu. Różnopolaki nam się szykują. Ok, chyba zbijemy teraz. W dobrym momencie trzeba. Nie wiem, czy to jest dobry moment. Się okaże. Jeżeli zbije pionek, którykolwiek, to chyba tutaj najpierw i skoczek E5. No różnobarwne będą, ale tutaj czarnopolowy goniec będzie zdecydowanie lepszy niż białopolowy goniec. No w ogóle chyba źle odbił, chociaż ciężko powiedzieć w tych strukturach. W każdym razie mi się tutaj podoba pozycja czarnych. No, on raczej nie wybije, a jak nie wybije, to i tak skoczek mój tutaj stoi bardzo dobrze na E5. Ok, no to teraz kwestia tutaj zagrania jakiejś aktywności, może tu. No, może spokojnie, hetman E7. Nie ma co się śpieszyć, niech on się tutaj główkuje, ważne, że czas jest lepszy. Dobra, wieża C8, no wieża C7 na wszelki wypadek do F7 do obrony. Może taki ruch, chociaż białe pola osłabię, to może nie będę się wygłupiał tak szybko. Wieża C7 może nie najlepsze to było. Wiecie co? Wrócę tutaj, żeby zagrać wieżą na E8. Może jakieś F5. Tutaj białe też powinny wyczekiwać. Według mnie. No ale jakieś ruchy trzeba wykonywać. W miarę szybko. Dobra. I wieża E8. To chyba dobre posunięcie z jego strony. Chociaż zagra chyba G5 zagram. Dobra. Gramy G5.
Gramy G5. No jak on odejdzie gońcem, to mamy skoczek tutaj. Skoczek kontroluje. Zaraz wchodzę gońcem. Zagram F6, król G7. No i gra gitara. A goniec w ogóle nie ma gry, słuchajcie, w tym momencie żadnej. Dobra, tutaj poszło, no to tak jak mówiłem, goniec E5 i F6. No i tu się wszystko pięknie trzyma. Pełna kontrola punktów H4, F4. Jest dobrze. Tu jest dobrze. Jeszcze czasem grozi skoczek H4. No nawet teraz grozi skoczek H4 z wzięciem wieży. Mogę teraz to zagrać, ale jeszcze zagram sobie królem na G7. Oczywiście mogłem tutaj. Zdążę chyba. No dobra, grajmy. Też nie wiadomo, czy wymiana tego jest dobra. Nie, ale chyba dobra. Jakość to jakość. Ja zresztą nie muszę tej wieży bić. Mogę to zrobić, ale nie muszę. Mogę, ale nie muszę. Zdążę. Dobra, biję teraz. Okej, tak zagrał, a to spryciula. Powiem wam w ten sposób. Tutaj tego gońca wymienimy za stratę pionka. Tak trzeba zrobić. To bez dwóch zdań. I hetmanem się ładujemy. No jeżeli będzie szach, to wieża F7, on mi skosi, ale tam król jest odkryty, wieża C8 wchodzi. No to wieżą D4. Tutaj wieża C8. Nie, to na pewno jest wygrana. No teraz już tego nie przegram. No obiecuję wam, moi widzowie, drodzy, nie przegram tej pozycji. Już nie ma opcji. No po prostu nie wierzę w to, że tą pozycję przegram. Tutaj gram. No i wieża. Nawet na taki ruch nie trzeba reagować. Gramy tak. Odciąć króla. Może H5, H4. Nawet mogę tak zagrać. Nawet tak. Okej, tak. Oczywiście tu mam mnóstwo ruchów z Afriko, żebym tylko też nie przesadził. No zaraz zdwajam wieżę i tam lecę na jakieś wymiany. Coś spróbujemy. A tak mi zagrał. Tak mi zagrał. Wieżówka będzie dobra. Powiem wam, nie wiem. Tak. Czy taki ruch przechodzi? Może zagram tu. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Wymiana, wiesz, bije. I cyk. Mam nadzieję, że tutaj nie zagrałem zbyt odważnie, ale chyba tak trzeba. Do góry. I teraz chyba gońca bije. Tak, chyba bije gońca. Mnóstwo pionów oddałem, ale tędy idę, nie? Jestem po prostu szybszy. Tu nawet zrobię hetmana, żeby na końcu dać szacha. No dobra. Okej. Tu będzie zwycięstwo. Już pionki są wykoszone. Dobra. Jest zwycięstwo 2 na 4, więc troszkę się odbijamy. Dzięki smoku, dzięki bardzo serdeczne. Dobra, moi drodzy, przepraszam was najmocniej. Tutaj ktoś do mnie dzwoni, pisze. Ja na razie nie mogę odebrać, potem odbiorę. Z góry przepraszam. Ten turniej ma 11 rund. 11 rund. Było 10, teraz jest 11, więc trochę dłużej. Okej. Czy ja wolę rozwiązywać zadania w internecie, czy na szachownicy? Powiem w ten sposób. W internecie się rozwiązuje szybciej. Czy wolę? Niekoniecznie. Wolę jednak na szachownicy. Jednak ja się jeszcze wychowałem w tych czasach, gdzie na szachownicy się wszystko robiło i bardzo się z tego cieszę. Na szachownicy, jak się robi zadania, jest o wiele mniej zadań można zrobić, ale w ten sposób przyzwyczajamy oko na pewno do deski. Myślę, że jest lepiej na desce robić mimo wszystko, bo grasz potem w szachy normalnie na szachownicy na żywo, więc no, zrobisz tego mniej, ale tam ustawić szybko zadanie, no to chyba nie jest problem. No, sama przyjemność przestawienie figur, tak mi się wydaje z jednej strony. No ale jakbym miał polecać, no to ja polecam swoim uczniom, żeby robili na szachownicy, co wychodzi z miernym skutkiem. Niestety, bo ta młodzież, nawet nie młodzież jeszcze, niektóre dzieciaki nie mają tam 12 czy 11 lat.
No to wolą rąbać w internecie, niestety. No takie czasy przyszły. No ale to też nie jest złe, oczywiście, bo można wtedy zrobić więcej zadań. Na pewno trochę więcej się widzi, jasne. Ale mimo wszystko, no może końskim targiem, no to troszkę w necie porobić zadania warto i na szachownicy też warto na pewno robić. No w ten sposób mam nadzieję, że dobrze odpowiedziałem na pytanie. Także myślę, że zadania na szachownicy to tak bym stawiał na pierwszym miejscu. Dobra. Dobra, moi drodzy, były cztery rundy. Aha, w ogóle teraz chyba jakaś przerwa się szykuje, króciutka, czterominutowa, jak dobrze kojarzę. Czy gra Hikaru, jeszcze zerknijmy. Chyba gra, już wygrał. Ten to jest zawodowiec. To jest po prostu koks. Nie z tej ziemi. On po prostu pięknie gra w szachy, no i koniec. Pewnie kilka minut jest przerwy. Matowanie hetmanem można się pouczyć, moi drodzy. Jest fajny przykład, jak hetman odcina króla. Hetman gra jakby był skoczkiem, zobaczcie. Jakby skoczkiem atakował cały czas króla. No teraz już trzeba. No właśnie, tu byłby pat. Królem podchodzimy, dajemy mata, jasne. Dobra. Poddał. Tutaj mamy jakąś partię jeszcze graną. Już nie. Tutaj jakaś partia. Matowanie wieżą. Już nie. Właśnie ciekawe, czy jest teraz przerwa jakaś króciutka. Przy 11 rundach może to się trochę zmieniło. Czy mamy jakiegoś Polaka, który ma 4 na 4? Czy ktoś taki tutaj się pojawi? No nie widzę na razie, a 3,5 czy ktoś jest? Również nie widzę. Radio. Radosław Wojtaszek ma 3 punkty na 4. Chyba najwyżej aktualnie z Polaków, tak jak tutaj zerkam. Gram też Sycyla z podobnymi schematami i mnóstwo wygranych. No to gratuluję, Szpaku. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Kilde Piotr ma też 3 na 4. Szachuś też powinien mieć 3 na 4, ale jest 2 na 4. No ciśniemy, słuchajcie. Ciśniemy. Czujemy się dobrze. Energia jakaś tam jeszcze została po całym dniu. Mnóstwo zajęć, ale jakoś jeszcze działamy. No jest chwila na jakieś pytania. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to zapraszam. Z góry przepraszam, że nie zdążyłem jeszcze odpisać niektórym na maile w różnych sprawach, ale odpiszę, na pewno odpiszę. Wiem, że to nawet i 2 tygodnie czasem trwa. Sorry, ale na pewno tą wiadomość otrzymacie z powrotem. To wynika po prostu z braku czasu, zakręcenia, dużo spraw. No, życie po prostu codzienne, tak? A, w tytule jest 10. Dobra, bo ja nawet, słuchajcie, nie wiedziałem, że jest dzisiaj 11 rund. Zmienili po prostu. To już jest na to chwila, więc już zmieniam. Już zmieniam. Okej. Okay. Dobra, na żywo chyba też da się zmienić. Da się. I cyk, zmienione. Dzięki w ogóle za przypomnienie. No dobra, moi drodzy, czekamy cierpliwie na kolejną rundę. Cztery rundy za nami. Swoją drogą powiem Wam szczerze, że wolałbym, żeby nie było tu żadnych przerw, tylko żeby te rundy leciały dosyć szybko, bo ja rozumiem, że tam są sprawdzani ludzie, ewentualnie, którzy tam się wspomagają programem szachowym, oszukują, mówiąc wprost. Tam Czeskom to sprawdza w tej przerwie prawdopodobnie. No ale kurczę, Felek. No. Chciałoby się grać od razu następną rundę, tak? Nie czekać. No dobra, no, dla niektórych to jest dobra sprawa, oczywiście. Można sobie zrobić herbatkę, na przykład.
Czy rzadko jest grany wariant Drakona? Wiesz co, na najwyższym poziomie faktycznie rzadko. No Duda tam coś gra, tego Drakona. Drakon generalnie jest na poziomie tam od 2600 mniej więcej, strzelam. Jest już tak rozpracowany przez białe, że czarne rzadko kiedy go grywają po prostu. Szczególnie jeśli mówimy tutaj o partiach klasycznych. No ale jak ktoś lubi, ma zamiłowanie do Drakona, no to dlaczego nie? No ja osobiście, no mogę go zagrać, ale nie jest jakiś to mój as. No nie wiem, no zdarza mi się czasem tam zagrać jakieś struktury drakońskie. No ale jakoś tego tak zbyt mocno nie czuję. Wolę jakieś inne schematy. Jakiś tajmanowy może, jakieś kombinowane inne sycylijskie, bardziej takie bym powiedział skomplikowane. To jest zawsze fajnie pomyśleć nad fajnymi wariantami, żeby białe też nie miały zbyt prostej gry. Ja tam myślę, że białe jak się dobrze przygotują na smoka, no to są w stanie tam dobry wynik uzyskać. Na pewno nie przegrać. Tak mówią specjaliści. No, kiedyś tak mówili. Może coś się zmieniło, może ja się nad czymś nie znam, nie wiem, jak coś tam nie poprawcie. No, Tajmanow jest ciekawy, no, na pewno jest ciekawy. Sam Caruana przecież grał Tajmanowa teraz w Altiboksie w Norwegii w turnieju i chyba z Dudą również zagrał Tajmanowa. Także coś jest na rzeczy. Okej. Panie Czeskom, czy długo jeszcze będzie trwała ta przerwa? Widzimy, było 644 zawodników, jest 610. Może z jakichś względów już oni nie grają, nie wiem, albo się sami wycofali. Nie mam pojęcia. Czekamy cierpliwie na ostatnią rundę. Jak macie jakieś pytania, to śmiało. Jeszcze jest chwila pewnie. Na to wszystko. Zerknijmy tylko, kto mnie jeszcze męczy. Przepraszam was z góry. Oprócz Sycyla na E4 Pirca kiedyś bardzo dużo grałem. Teraz troszeczkę od tego odeszłem. Po prostu gram Sycyla, różne warianty. No dobra, mamy CM-a, czyli kandydat na mistrza, tak, według naszych polskich realiów. Okej. Mamy obronę Nimcowicza. Zobaczymy, jaki wariant. Dobra, gramy go z G3. D6, czyli takie spokojne posunięcia. Tutaj? Ok, tak, zagramy z planem A3. Ciekawe, jak zareaguje. Czy to nie jest w ogóle E5 błąd? Powinien chyba najpierw wybić, a potem zagrać E5. Nie wiem, czy to nie jest błąd z jego strony. Aha, tu zagra. Dobra. No tak, zbijmy po prostu. Chyba normalna gra. Tego gońca skoszę i to będzie ważna informacja dla mnie. Na plus. Oczywiście tam jeszcze skoczek E5 jakiś jest, może A3 tutaj. Dobra, musi zbić. Tak, goniec C5. No i pozycja marzenia. Wymiana, rzecz jasna. Goniec E3 tutaj atakuje, jakiś skoczek D7. Nie no, czarne mają już, powinny odklepać. Powinny. Właśnie, powinny. Gramy tak, B3, żeby nie zajmować wieży. Czy skoczek D7? Nie no, w sumie dobrze zagrał. Goniec te E6 było takie wtrąconko fajne. Ale zobaczcie, jakby była pionkówka, to też mam 4 pionki tutaj na 3 pionki. To też dobrze. Tutaj zbił. Tu mi chce się władować i złapać aktywność. No ale za cenę piona to myślę, że warto mimo wszystko. A goniec F3 zagram. Gońcem z powrotem. Wieża D1 będę planował. Jak on wieża D8, to ja wezmę kolejnego pionka. Tutaj zagrał. Gramy tak.
Biorę dwa pionki więcej. No zgoda, różnobarwne. Pójdę na to. Chyba. Chociaż jeszcze tak mogę wtrącić. To też jest chyba ważny ruch. Ha, wieża B2. On może mi tutaj zbić od razu. I zbił. I wieża B2. Dobra, to przesadziłem chyba. Chociaż, czekajcie, tutaj wieża D1 mam. Mam wieża D1 i wieża D3. Ha, goniec H3 mi wrzuci. Ale widzę obronę. Goniec C1. Taka dosyć pasywna obrona. Tam jakoś pionkami będę musiał wyjść. Mam nadzieję, że niczego nie podstawiam. Aha, wieża C2 jest dobrym chyba ruchem. Wieża D1, wieża C3. Nie, nie zagrał tak, zagrał w ten sposób. Dobra, to tutaj się bronimy. Teraz F4. F4, F3 i wychodzę królem. Dobra. Jeszcze G4 grozi. Może nie od razu. Może od razu. Jeśli H5, to król. Aha, tutaj zagrał. Coś nie przewidziałem tego. O, to źle zagrałem w ogóle. Strasznie źle. Wieża C2, dlaczego nie zagrałem? Nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz tu mi się ładuje. To paskudnie to wygląda. Młynek się zaczął robić. Niedobrze. Oj, Krzysztof, przesadziłeś trochę tutaj jednak. Ojej, strasznie zagrałem. Strasznie zagrałem, słuchajcie. Fatalnie. No najwyżej będzie remis. No, złapał taką aktywność. Chyba remis jest. Tutaj gońcem broni na F2. No wieża G2, król H1. Jak król F1, to on mi tam zagra i stracę wieżę, więc no ma remis w kieszeni na pewno. Kurczę, słabo zagrałem. No jednak znowu zobaczcie, że partia... Co? No to przeciwnik zrobił prezent. Teraz wychodzę królem. To wieża G2 powinien grać. Zaraz, żeby mnie się znowu nie władował, to lepiej może tutaj w ogóle czmychnąć od razu. Czmycham w takim razie, żeby ten król miał oddech. Nie no, w ogóle. Szachuś, ale... Kombinujesz? Okej. Zagrajmy tak, żeby goniec miał również oddech. Okej, tak, spróbujmy. Tu się broni. Król łapie też trochę oddechu. Tutaj atakujmy. No to teraz to już go raczej wyjmę, no. Wybiję to, bo pionek wolny się zrobi i będzie źle. No gościu nie gra najlepszych szachów. Tu jeszcze goniec C2 mógł dawno zagrać. No idę do przodu, jak dają. No do przodu. Dobra, no to drugim pionkiem trochę go postraszymy. Tutaj, no wieża C5 jest jak zbije. No czas już też zrobił swoje, wiadomo. Mat będzie na. Byłby na A5 już mat. No słuchajcie, gość oczywiście mógł. No, zagrałem tragicznie. No ale nie chciał remisować. Już pokazuje, w którym momencie.
Szpakuł, tak. Ja wiem, Kamil Plichta gra Pirca. Fajnie tam z biciem na C3. Jeśli o nim mówisz. Też go tam stosowałem. Słuchajcie, no to na pewno jest technicznie partia wygrana, tak? To trzeba po prostu zagrać w miarę dokładnie. Ale już pokazuję, a może włączę analizę komputerową. Może i tam nawet przegrana była, może coś komp widział. Tutaj słuchajcie. O właśnie. F3. Wieża. I tutaj co powinien zagrać? Król F2, żeby królem uciekać. No tak. No tak, król powinien. A to jest fatalny ruch. Według mnie. Wieża A2 i pokazuje remisik chyba. Goniec E3, zobaczcie, praktycznie jedyny ruch. Taki w miarę praktyczny, ludzki. Goniec E3, no i wieża G2 powinien grać, tak? Wieża G2, no muszę, król F1 nie mogę, bo tracę wieżę, bo tu wieża odchodzi z szachem od gońca. Więc król H1, no i wieża E2. Wieża E2 oczywiście. W ogóle jeszcze taki ruch byłby fajny, prawda? Tutaj mat w jednym następuje. Więc z powrotem musiałbym zagrać, tak? No i tyle. Chociaż też pokazuje bicie, ale jest szach. Tak, i tu znowu grozi mat. I znowu remis i wracam gońcem, powiedzmy. I znowu szach, tak? I znowu tutaj grozi mat. No nieźle, nieźle. Tutaj pionki się ustawiły tak strasznie źle. A goniec ze słabości zrobił się w potwora. No dobra, ale punkty są. Jakaś rekompensata za tam jakąś partię wcześniejszą może jest. Tak sobie to wytłumaczmy. No i mamy 5 rund za nami. Powiedziałbym już, że pół metek mamy za sobą, ale dziś gramy 11 rund, nie 10. Title Tuesday się zmienił. Gramy rund 11. Więc trochę dłużej. Ok. Zerknijmy sobie w takim razie, czy ktoś tu jeszcze... Z kozaków gra Firuzja. Już nie gra. Ile punktów kto ma? Zerknijmy. Firuzja zremisował. Nakamura zremisował, czy przegrał, moi drodzy? Nie widzę Nakamury. Nie widzę Nakamury. Może jeszcze gdzieś gra? Jest Hikaru. 4,5. Remisik zrobił. Ok, zremisował. Tak, było, minęło, zgadza się, smoku, lecimy dalej. Lecimy dalej, ciśniemy. Jeszcze jakieś partie, zerknijmy. Wieża na wieżę, no to ciekawe końcówki. O, to też jest, to jest ciekawa akurat końcówka. Pionki przylepione tutaj do siebie, a to już zwycięstwo. Czas? Nie, poddała się przeciwniczka. Ok. I tutaj jakaś partia jeszcze trwa, czy już... Ła, co to się dzieje? Jak to ocenia komputer? No remis, no remis. Nie, no faktycznie goniec sobie chodzi w kółko. No. Chyba, że specjalnie tutaj jakaś podstawka nastąpi. Takie internetowe strzałki. Jakieś takie sztuczki. No, goniec musi być. Dobra. Remis. Więc lecimy, moi drodzy, do partii. Teraz będzie runda numer 6. Ok. Mistrz FIDE czeski. Jakiś młody zawodnik. I lecimy. D4. No to tak. Będzie. Królewską indyjską. Może młodego tutaj na E5 skusimy. Jednak nie. H3. Dobrze, niech będzie i H3. Tutaj E5. Zgoda. No to tak. Tak. Ta pionka. I skoczek chyba H5. Tu jakieś są niespodzianki. Te H3 się jakby osłabiło. Chyba coś tu źle zagrał. Tak mi się wydaje. Chociaż... Powiem wam szczerze, że ciężko powiedzieć. Skoczek niech wejdzie. Zaraz tutaj A5 trzeba wrzucić. Dobra. I chyba tego gońca skoszę za chwilę. A jeszcze mogę zagrać zaraz Hetman G5. Postraszyć. To straszymy matem i straszymy skoczek H3. Hetman wisi. Ulala. Chyba są problemy, Houston.
Słuchajcie, 13 ruchów, to chyba jest już wygrana partia z tego, co mi się wydaje. Jest jakaś obrona? Nie widzę obrony, bo grozi koń H3. Biorę hetmana, przypominam. Albo grozi mat. Młody mistrz Fideczewski chyba tutaj się podstawił. Zagrał to dosyć schematycznie. Chyba jest po partii. 12, 13 ruchów, 12 sekund. Szachuś. Tak można grać. Tak można grać. No tak, no młody myśli, no to już. Zakładam, że już powinien się poddać w tej pozycji. Wiadomo, że to jeszcze można natrzaskać z 20 ruchów, ale no powinien złożyć, tak? No właśnie. Oddał hetmana. No walczy dalej, ma prawo. Oczywiście, że ma prawo, tutaj się będzie dobierało. No to myślę, że taki ruch jak skoczek A6, a tu jeszcze skoczek D5, żeby nie podstawić. Wrócę tutaj, dobra. Grozi tutaj goniec. Okej. F4 ma. Nie, nie ma F4, przecież na G2 jest mat. Dobra, tutaj jest dobrze. Gambit Botes? To tutaj się ładujemy zaraz na mata. Jak zbije nam wieżę, to chyba Hetman F4. Jeśli to, no to w ogóle Hetman F4. Jeśli to, to może odbije najpierw. No nie, no to jest oczywiście pozamiatane. Witam cię, szachista. Okej. Aha, ja tu słuchajcie, mogłem jeszcze zbić wieżę przecież. No ale dobra, to atak chyba jest ważniejszy. Tutaj jest król zablokowany nieco. Hetman F4 i po zabawie. No tak to jest, jak się nie zna troszeczkę debiutów, nie? No dobra, teraz zbijemy tu. Tą wieżę. Zbił król, dobra. No i co? No jeszcze młody jeszcze walczy. Zmusimy go do wymiany tej wieży. To jakieś H5 będziemy grać chyba. Pionek zasuwać będzie. Tak, pionek zasuwa, prosta sprawa. W razie czego jeszcze jest bronione, tak? Bo wieża mogłaby niespodzianki zrobić. Okej. Okay. No i co? Co mam zagrać teraz? No tak, z planem wieża H8. Tak po prostu. Ale zakładam, że ta partia już wygrana była po prostu po 13 ruchach, słuchajcie. Już wystarczy. Wieża H8, H1, tak jest. Hetman G2. Może szach. No dlaczego on jeszcze gra w ogóle? Zaraz zrobię hetmana. To nie jest zabawa z mojej strony, tylko już tam upraszczam pozycję jak tylko mogę. Szach i chyba mat w następny. Nie, tutaj. No wezmę tego gońca już, no, już na wszelki wypadek. Dlaczego młody jeszcze gra w ogóle? Nie kumam. W ogóle daje tutaj mata, czy nie? Chyba daje. Okej. Okay. No, moi drodzy, ładna partia wyszła, ale tutaj przeciwnik grał słabo. Zagrał słabo, już pokazuję. Tak, goniec. Pionkiem E5 trzeba. Goniec E2. Okej, okay. No to jak jest H3 i on mi gra goniec E2, to ja zawsze wybiję.
Bo powinien w tym momencie raczej zagrać chyba D5, koń C5 i koń D2. Tak grają. No, goniec C2 jest ruchem niby prawidłowym, bo wyprowadzamy figurę, ale jednak nie bardzo, bo jak widzimy, w partii poszło tak. No i oczywiście wieża E8 trzeba zagrać, tutaj atakować pionka. Jak hetman C2, no to od razu zagram skoczkiem i mocno piłuję tego pionka. Tam jeszcze goniec F3, ewentualnie A5, no normalna gra. No ale młody już się posypał po tym ruchu F3. Zobaczcie, dzięki H3. Oj, przepraszam, no najmocniej. Przez to, że było H3, no to skoczek na H5 ma tutaj opcję, bo jeżeli będzie roszada, to ja gram i po prostu biję tego białopolowego gońca. Para gońców po mojej stronie. Mi się wydaje, że tak trzeba. Chociaż jeszcze czasem jest goniec E5 bardzo fajny. Tutaj są niezłe przestrzały po diagonali. Tam jakiś hetman, może H4. Tam, no, próbujemy dać mata, prawda? No on zrobił tak, no to w ogóle. Tak, okej, no w porządku. No to skoczkiem zagrałem, bo zagrałem, bo trzeba. Skoczka do środka. Taki ruch B4 prowokujemy, ale też tu się diagonala otwiera. Dla tego gońca. Tam jakiś koń E6 ewentualnie. Albo koń A6, może C5, jakieś przywalenie. No bardzo ciekawie tutaj można grać. No on roszada, no to cyk. No i zobaczcie, no ja gram z zamiarem bicia tutaj, ale też hetman. G5 jest bardzo niebezpieczne, więc. A on jeszcze zagrał najgorszy ruch partii, tak? Hetman D2 i po hetman G5 już można składać to, co mówiłem, jak przed chwilą tutaj analizowaliśmy. Dlaczego nie bić gońca, który strzela swoje pionki białopolowe? Wiesz co? Ale jakby to wytłumaczyć? Poniekąd masz rację, logicznie tutaj pisze szachisto, ale wydaje mi się, że ta para gońców, ten goniec czarno-białopolowy nie będzie miał przeciwnika, bo i tak będę otwierał tą pozycję. Te pionki i tak się będą jakoś rozszczepywały, że tak się wyrażę. Dzięki Bubu za followa. Więc goniec będzie zawsze taką figurą mój, który nie będzie miał swojego takiego no, przeciwnika tego samego koloru, że tak powiem. Dzięki za followa, witam serdecznie. No to myślę, że wygodniej się gra czarnymi, no. Jakąś korzyść tym skoczkiem trzeba zrobić, chociażby wymianę za gońca, więc nie wiem, czy się dobrze wyraziłem. Wiesz, to też nie ma takiej. W szachach nigdy nie ma twardych takich reguł, zawsze wydaje mi się. Zawsze są wyjątki od reguł. Myślę, że zawsze, szczególnie w szachach. Generalnie, jak mamy parę gońców, to powinno być spoko, tak? No nieważne, znaczy ważna jest struktura pionków, jasne, ale to nie jest pozycja typowo mocno zamknięta, bo tutaj da się po prostu to otworzyć, C6, D5, da się tą pozycję po prostu otworzyć, więc goniec myślę, że po prostu się przyda bardziej, tak mi się wydaje. Tak, dokładnie, taka pozycja, słuchajcie, była i tutaj zajęło mi to 12 sekund, wiem, że się już powtarzam, ale rzadki widok. No, FM, ale to był chyba jakiś dzieciak, mi się wydaje, jeszcze, czeski dzieciak, znaczy dzieciak z Czech. Richard Stallmach. Wow, słuchajcie, poznaję po buzi. Ja grałem z tym chłopaczkiem partię klasyczną w Pardubicach. Grałem rok temu. I grałem też z czarnymi, słuchajcie. Nie widać, nie poczułem tu w ogóle siły gry od niego. Partię klasyczną też z nim wygrałem. Wyobraźcie sobie, że wtedy jak z nim grałem w 19 roku. Tak, to jest ten sam chłopaczek. Tak, 14 lat, dokładnie, Matops. On ma ranking 2300, bodajże jakieś 70-80. Miał w tamtym roku, 19 w lipcu. No tutaj to w ogóle się nie popisał, nie? W ogóle się nie popisał. Nie wiem, jakim cudem on ten ranking zdobył taki wysoki. Znaczy, nikomu nic nie ujmuję, ale jakoś tak czuję, że brakuje chłopakowi troszeczkę siły gry. Tak mi się wydaje przynajmniej. 2296 ma aktualnie. No to i tak wysoki. No spadło mu prawie 100 oczek. Tak. Tam dostał ostrzelanie. Generalnie juniorzy mają przelicznik 40, więc albo oni idą bardzo wysoko z rankingiem do góry, albo idą niż, albo spadają, tak? No ale to 2300 jak trzyma, no to i tak jest w miarę, myślę, spoko w tym wieku, nie? Także fajnie, fajnie. No tak, to jest Richard. Już poznałem po buźce. Zmienia się ranking dokładnie, szachista, tak jak piszesz. Paweł Michałowski opowiedział, że zna dziewczynę, która dostała WCM mając elo poniżej 1200. No, jest to możliwe na pewno w
W tych czasach jest to możliwe, bo to jest ranking Elo, słuchajcie. Ranking PZ Szach przede wszystkim się liczy. Znaczy PZ Szach, Polski Związek Szachowy. Nie wiem, jak to jest na w zagranicznych krajach. Nie wiem, jak to jest w innych krajach, przepraszam. Liczone. No dobra, wrócimy do tematu później. Mamy arcymistrza i to jakiegoś takiego dosyć. Ale sobie zerknę, to nieistotne, bo jestem ciekawy po prostu, z kim gram. Chyba grałem z nim już, nie wiem. Dobra. Jedziemy znowu, a ten ruch to E4 gramy tutaj. I słuchajcie, chyba gramy tak. Tak. A, goniec H6, kurczę. Zapomniałem o gońcu H6. No muszę tak zagrać. Tu zagrał. A to dziwne, bo ja bym zagrał goniec H6, żeby wymienić. Tutaj przechodzę od razu skoczkiem. Skoczek C4, będziemy się ładować. Tak. Od razu w ten sposób. A to jest bardzo ciekawe, bo ja teraz nie zrobię w ogóle roszady. Wydaje mi się, że on źle zagrał. No idziemy H4. Może niepotrzebnie troszkę, ale. O co tu chodzi w ogóle? Bije. Nie rozumiem. Czy ja coś podstawiam? O co tu chodzi? Mam dał piona. Nie kumam. Gram gońcem, tu wstawiam gońca i on mi może tutaj. Już nic mi nie zrobi. No, to jest arcymistrz? Przepraszam najmocniej. No dobra, podstawił. Każdemu może się zdarza. Nie wiem. Nie kumam. Po prostu będę tu stał w miejscu. No. Może tak? Mam pionka więcej. Tu będzie planował, ok. Spróbujmy tak. W ogóle G5 chyba zagram. Chociaż z drugiej strony. Tak, G5 trzeba grać. Bez roszady chyba tu będę w ogóle grał. Tu wszystko trzymam, tylko muszę na czas uważać. Dobra, no gramy G5. Na F6 nie wchodzi, goniec G4. Tu myślę, mi się wydaje, że jest bardzo dobra gra. No wymieniam i jedziemy pionkiem dalej. Tak w ogóle go można zniszczyć, ale trzeba trzymać też punkt G6. Skoczki w ogóle nie mają gry. Może hetmanem na G4 trzeba było. On nie zagrał, to sam zagram hetmanem G4. No jakoś nie powala przeciwnik chyba poziomem, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Okej, okay, no mogę po prostu stać w miejscu, nie wiem. Zagram wieża A2. Wiem, że dziwny ruch, ale planuję tak, bo jak on tak, to skoczek będzie mi bronił potem na A2. Mam nadzieję, że to zauważycie, bo koń A5, koń C6 może. Wieża A2. Nie wiem, dziwny ruch na pozór, ale może. On gra szybko. Ja muszę jakoś go tutaj załatwić. A, to teraz to przesadziłem. Chyba B5 jest. Nie przesadziłem. Dlaczego przesadziłem? Zrobić w ogóle roszadę? Czy to zrobię roszadę? A co tam? Zrobię roszadę i jakieś G3 będę zawsze miał. Wrócę tą wieżą. Ja się tu nigdzie nie muszę śpieszyć. Zagram G3. Otworzyć wieżę trzeba. On oczywiście tego nie zrobi. No tak, jak B5 to wybiję i koniem tutaj wjadę chyba. Poczekajcie, a może nie? Nie, tak, gramy tak. Tutaj wjeżdżam skoczkiem, potem na D5 wjeżdżam. Tu? No tak. Skoczek na C4 z powrotem. Chyba, że woli oddać jakoś. Dobra, muszę z czasem się wyrabiać. Skoczek C4. No, zagramy tak, nie będę wymieniał. No, w ogóle wieża C1 trzeba było zagrać. Jeszcze zdążę zagrać wieża C1, żeby potem B3 przytrzymać.
Może zdwoić wieżę na F? No po prostu stoję, nie? On tymi figurami jest sparaliżowany totalnie. Trzy figury są sparaliżowane. Nie mogę wybić, bo też goniec się otworzy. Dobra, on tędy chce tutaj, ok, coś podziałać. Dobra, widzę, widzę, może tak teraz trzeba. Może nie. Wiecie co? Bijemy. Bijemy to jednak. Nie ma czasu na jakieś sentymenty. I chyba wieżą w ogóle zbije. Okej, okay, zdwajam wieżę. Jakiś goniec F2 zawsze mam. Okej. Co tu grać? Tak? Coś tam się daje, kurczę, przeciwnikowi jeszcze rozwiązać niby. Już wszystko pod kontrolą. Goniec F2. Okej. Okay. Tak. Tutaj? Coś tu się dzieje w ogóle? Tu podstawiam, ale tam. Jeśli co ja zrobiłem? Nie wiem. Skoczek F7 mam za chwilę. Może tak? Przygwoździć go. Tutaj? Nawet o szacha jeszcze. Nieprzyjemnego. Tak, żeby nie było niespodzianek. Grozi po prostu bicie gońca. Tam z maty wchodzą. To tak. To się broni na E4. Mamy go. Mamy go, słuchajcie. Mamy arcymistrza. Mamy go. Także jest skalp. Nie jest źle. Nie jest źle, słuchajcie. Dobrze, dobrze, panie szachuś. Mamy go, kurczę blade. No ale zagrał fatalnie, słuchajcie. Debiut zagrał fatalnie. Powiem wam szczerze, już wam pokazuję. Bardzo, no dobra partia na pewno do analizy, znaczy dobra, fajnie, bo wygrana, ale on tutaj coś pograł tragicznie, po H4, w ogóle on chyba bardzo zły plan zagrał, po F3, F4 jest fatalne, dlatego, że ja nie mam roszady i on chce mnie atakować tutaj, a nawet jak ja nie zagrałbym H4, to stoję dobrze, tak, kwestia po prostu wykorzystania, no, ale to co zagrał, to tutaj widzieliście, że te figury były sparaliżowane na maksa. Co tu piszecie? Kilka lat temu Polak za granie grupy Elo do 2000 amatorów dostał FMA. No tak, dostają czasem za jakieś tam osiągnięcia fajne. Ma to struktura pionów? Nie wiem, jak to się nazywa ta struktura pionów, ale było dobrze dla białych, na pewno. Dzisiaj jak grałem, to podstawiłem gońca w debiucie. Partię wygrałem, ale wstyd pozostał. No, zdarza się. Ja też podstawiam, jak widzisz, hetmana w jednym. Gambit Królowej na Netflixie. Wiesz co? Coś słyszałem, obejrzałbym chętnie. Ja lubię takie szachowe, tym bardziej, że szachowych filmów jest mało. Chętnie bym obejrzał. Może obejrzę, jak będę miał trochę czasu. Kurczę, teraz po ruchu też klikam dwa razy myszką na odruch, odruch. Już pokazuję za chwilę tabelę. Ta struktura pionowa u czarnych była strasznie dziwna. Nie, ona w ogóle słaba. Bardzo słaba struktura pionów. Ciężka.
Zagrał fatalnie już w pierwszym ruchu. No nie, no w pierwszym to może nie. Jak zdobyć się tu arcymistrza? No musisz grać dobrze w szachy i zdobędziesz. Trzeba grać w specjalnych turniejach. No, niewielu to się udaje. Dobra, pokazuję tabelkę, tak? Ja mam ile punktów teraz? 5. Aż 5 na 7. Jeszcze 4 rundy do końca. 5 na 7, 5 na 7. Szachuś, gdzie jest Szachuś? Na pewno ma słabego Buchholca. O, jestem. 83 na razie. Na ten moment. No, nie najgorzej. 5 na 7 to jest bardzo dobry wynik. No, słuchajcie, arcymistrz został wysłany z kwitkiem, no więc w ogóle jeszcze raz się przyjrzę temu gościowi. Coś kojarzę to buzię. Nazwiska nie, ale buzię kojarzę. Jeszcze raz. Nie otwiera. Otwiera? Otwiera. No młody jakiś, ale coś kojarzę tego Litwina. Dobra, mamy go, no. Ważne, że udało się zrealizować tą przewagę jeszcze na takim czasie stresującym. Jest dobrze. No, Nakamura, zobaczcie, ciśnie. Chłopak wygrywa cały czas. Partie wszystkie się skończyły. Czy po 7 rundach znowu jest jakaś przerwa, czy po 8? Ktoś może wie. Zobaczymy. O, retyret. Skąd wracają Litwini? Jakiś kawał pewnie. Nie, przyłożę do tego ręki. Jak mnie pamięć nie myli, to ten arcymistrz grał na polskiej ekstralidze. O, bardzo możliwe. Dlatego coś mi ta buźka pokazuje. Tak. Kiedy otwieramy szampana? W piątek otwieramy szampana, moi drodzy. W piątek. W piątek to jest wielki dzień. W drużynie z arcymistrzem Mirosławem Grabarczykiem. Bardzo możliwe. Tak. Dobrze kojarzycie. Dobrze, zgadza się. Też mi coś tam świta, bo z nazwiska i imienia to ciężko zapamiętać, ale z buźki to zawsze. Czym się różni Grandmaster od International Master? Grandmaster to arcymistrz, International Master to mistrz międzynarodowy. No, różni się rankingiem przede wszystkim. PZ-szachowy ranking jest taki, że arcymistrz ma 2600, a mistrz międzynarodowy ma 2450, jak dobrze kojarzę. Liczby obok wyniku jest to Buchholz prawdopodobnie. Buchholz to są punkty przeciwników. Duży Buchholz to są suma wszystkich punktów twoich przeciwników, z którymi grałeś. A mały Buchholz jest dokładnie to samo, suma punktów przeciwników, z którymi grałeś, odliczając skrajne, czyli zawodnikiem, który ma najmniej aktualnie punktów, z zawodnikiem i zawodnik, który ma najwięcej punktów, z którym grałeś. Chyba wyjaśniłem to, mam nadzieję, dosyć prosto. No, flopsy możliwe. Okej, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. No, jest was już prawie 70 osób. Bardzo się cieszę. No, zawsze na Twitchu mi się marzyło, żeby przebić tą setkę. Słuchajcie, regularnie, bo tam są jakieś tam progi do, że tak powiem, premium Twitch. No, mi tam mocno na tym akurat nie zależy, ale zawsze to miło. Jestem ciekawy po prostu, jak to tam działa później. Czy jesteś bardziej, nie wiem, zauważalny w tym Twitchu, jak przebijesz jakiś próg oglądalności? No niby 100 osób na live'ie to i dużo, i mało, wbrew pozorom. Szczególnie no, na polskim Twitchu. No zależy jeszcze w co grać, no w szachy to w ogóle, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że jesteście. Dzięki serdeczne. To zawsze miło gadać do 70 ludzi niż do 5. No wiem, że brzmi to może niefajnie, ale no wiecie jak jest. No jak więcej jest osób, to jest zawsze miło. Także cieszę się niezmiernie. Na czacie zawsze coś się dzieje, można pogadać pewnie. No i gitarka. Słuchajcie, no tak, przerwa jest po 7 rundach, jak widać. No prawdopodobnie dostanę znowu jakiegoś arcymistrza. Miejmy nadzieję, że z jakiejś takiej wyższej jeszcze półki. Dzięki serdeczne, Answer. Tak, w skrócie będę wasze niki czasem wyczytywał. Dzięki za followa. No dobra, szukamy Polaka, może? Polaka, najlepszego Polaka. Z punktów, ile tu punktów najlepszy Polak ma? Polacy generalnie, słuchajcie, grają w szachy dobrze. No nie mówcie, że ja jestem najlepszym Polakiem. Czy ja kogoś pominąłem? Nie, no bez jaj, no jestem 83.
Czy ktoś tu jest z Polski, przepraszam, wyżej? To trzeba screena zrobić i na ścianę wrzucić. No nie, wygląda na to, że najlepszy z Polaków, słuchajcie, na ten moment. Dziękuję, Flopsy. No miejmy nadzieję, że tak się będzie działo. No jeszcze mówię, powtarzałem się już, ale na YouTubie też chyba spróbujemy tam jakiegoś lajka zrobić z pomocą smoka. KTW, dzięki serdeczne za followa. Nie każdy Twitcha oczywiście zna, to jest wbrew pozorom chyba jeszcze nowa platforma. No, trochę lat już pewnie ma. Najlepszy szachuś z Polaków aktualnie. Dobra, to robimy screena i do domu, słuchajcie. 83. No jak dobrze patrzę. Chyba nie ominąłem tu polskiej flagi. Zobaczmy niżej. Tak z ciekawości. O, ktoś 2,990 ma, słuchajcie. 4,5. Nie no, ale to wiecie, to jeszcze turniej trwa. Fusik, 5,5. No dobra, arcymistrz ograny, to trzeba być wysoko. Dzięki, pulchny 0,5. Dobra, 5 punktów, było 7 rund, no to jest dobry wynik. Słuchajcie, ja miałem jeden z trzech, cztery partie z rzędu zostały zwycięskie, zostało zwyciężone. To jest dobrze, no. No świetnie, świetnie, ciśniemy. Ciśniemy. No fajnie, arcymistrza tutaj jakoś się pogoniło. Dzięki, chłopaki, dzięki. No ale wiecie, to jeszcze nie koniec turnieju, to 7 rund dopiero. Lecimy dalej. No to jak 4 z rzędu się wygrało, to jeszcze 4 z rzędu, słuchajcie, może. Ale by było pięknie. Wow, byłoby pięknie. Jest trudne zadanie oczywiście, to są wyjadacze, no. Ludzie, którzy poświęcili życie szachom. Szachom życie. Teraz z kobietą. O nie, to jak z kobietą będę grał. Nie gram z kobietą. FM, ale widzę, że solidny 2700. Coś tam pyka, nie? No dobra, bez znaczenia, chociaż wolałbym zagrać z arcymistrzem mimo wszystko. D4, to jedziemy. Goniec F4, Londyn. Na Londyna też jakieś tam systemy mam. No to teraz tak muszę, bo E4. No nie, no. Dlaczego oni tak grają? Wybijają przeciwnika tutaj z rytmu. Uciekaj skoczku. Skoczek C7, bo tam na A6 wisiał. No ich myślę taka w miarę solidna pozycja. Zróbmy roszadę. Goniec G4. Tego skoczka chcę wymienić. Skoczka nie mam. Skoczka nie mam na. Jak to grać? Tak chyba. Sprytnie, sprytnie. No tak zagram. Ja wiem, że podgonca się ładuje. Jak to się rozwiązać? Tak się rozwiążemy może. Może A6 w ogóle zagrać? Nie są to pozycje w moim stylu, słuchajcie. Zagrajmy A6. Ha, podstawiłem. O, red, podstawiłem. On bije mi tutaj, bije mi na D5, po prostu pionka kosi. Są różnopolaki, no wprawdzie, ale to zwykła podstawka. Do przewidzenia. Zagrajmy jakoś tak, F5 spróbujemy. Niedobrze, niedobrze, szachuś. Tak nie można grać. No białe mają swobodną grę. Jeszcze wymienia. No dobra, im więcej wymian, to może mam większe szanse na remis. Spróbujmy. Czy tutaj D5 będzie próbował? Od razu zagrał. Słusznie. Co w ogóle ja gram? Jeszcze wieża C7 wchodzi. Tak? F5 chyba słabe, strasznie było. Nie wyczułem kompletnie zagrożenia. Nie, słaba partia, słuchajcie. Bardzo słaba. Mega, mega słaba. O, rety.
Fatalnie to wygląda. Może tam jakieś opcje mata. Oczywiście on to widzi. A, goniec F3 jest jeszcze. Proste zagranie. A ja nawet jest hetman na D8. Ale hetman D8 to nie to. Co? Jest, no, przegrana totalnie. Tak, czy tu wezmę może coś? Strasznie złe pozycje. Wybaczcie za tą partię, no niestety, nie wyszła, zupełnie nie wyszła. Jakoś zbyt bojaźliwie podszedłem do tej partii. A tak nie powinno wyglądać. Za łatwo. Bronić trzeba. Król jest strasznie odkryty, źle to stoi. Dziwne ruchy grają, no ale to też na nie trzeba reagować. Jeszcze walczymy, oczywiście. Chyba tak. Ojej, mat, dobra. No okej, to mata nie widziałem. Tu chciałem się przedrzeć wieżą i króla postawić. No nieistotne, no partia w trąbkę. To sobie zerknę od razu, jak tam reagować w debiucie samym. No za łatwo poszło, no szkoda, bo to najbardziej boli. Jakby jeszcze walka była nawiązana, no to myślę, że można by było powalczyć. Byłoby fajnie. Dobra, koń B5, no grają tak, ale to widzicie, no taki ruch na jakąś tam inną strukturę. E3, koń H5, koń H5, C6, no tak jeszcze można. I co teraz koń H5 każą grać, żeby gońca wziąć? Hetman B6 w ogóle pokazują. Hetman A5, C3, E5. Co? Tu? C3? E5? O co chodzi? Żarty jakieś, słuchajcie. Wow, o co tutaj chodzi w ogóle? No jeżeli bije pionek, no to dobra, no to bije tu, to jest zrozumiałe. A co będzie, jak bije goniec? Goniec A3. No zgoda. Bo jak bije tu, to bije tu z szachem i tu zdążę królem zagrać, okej. Okay. Jak bije tu, to goniec B2, tak? Re, to jakie warianty? No to nie znam takich rzeczy. No nie znam takich rzeczy po prostu. Teraz już znam. Hetman C3, no zgoda. Hetman, no i tutaj, tak. No to taką pozycję to miodek, no. Ajajaj. Co oni tutaj? Stokwisz jednak coś zawsze wymyśli. Ale dobrze, czasem sobie warto popatrzeć. W przegranej pozycji, wiecie, już będę wiedział, jak reagować w tej pozycji. No proste. Po prostu dać szacha hetmanem na A5. Bo potem gram E5. A jeszcze może jest lepsza reakcja ze strony białych. Jeszcze dajmy chwilę Stokwiszowi w tym momencie. Może hetman D2, jak pokazuje, tak? No hetman D2 raczej najzdrowsze. Hetman D2, bo od razu trzeba zareagować w ten sposób. No i co? G5. Jak bije, to skoczek E4 z widełkami. G5 pokazuje skoczek E4. Na jedno wychodzi chyba. G5. No jeżeli goniec tutaj, to gram tu i wymieniam parę gońców u czarnych. Nie, no czarne stoją świetnie. Zobaczcie, zagrał plewę totalnie gościu. No akurat mnie w tej partii złapał, tak? No jeszcze goniec E5. Tutaj zerknijmy. Król E1 musi, bo broni na F2. No i F6. No i teraz tak, jak tu, to tu. No dobra, to on musi iść. Bije, bije. Nawet nie muszę się śpieszyć z tym chyba biciem. Może H5 jest lepsze. O, właśnie. H5 pokazuje. H5. Jak F3, to wtedy bije. Okej, okay. I E5. Nie, no oczywiście. No teraz to się łatwo mówi. Ależ to jest po prostu. Okej, okay, ale przynajmniej mamy fajny wariant. 5 na 5 punktów na 8. Tak, 5 na 8.
5 na 8. Jeszcze 3 rundy, bo przypominam, gramy rund 11 dzisiaj. Całe 11. Dobra. Oto mamy czas na jakieś, słuchajcie, rozmowy jeszcze. Zobaczmy. O, Firuzja Hikaru? Nie, Firuzja Hikaru nie. Firuzja gra białymi. Chyba przegrywa. No tak, Firuzja do wora. Ale to są blice. On też teraz grał przecież dobrze te klasyki. Igor Kowalenko. Gra białym kolorem. No będzie chciał wygrywać. Może królem tutaj E5. E5. E5 w ogóle poszło szybko. Chyba podstawił. Może i nie. Może to było zamierzone. Dziwne, bo król po prostu jest cały czas szachowany. No właśnie. Osiem na 11 byłoby zacnie. Na pewno. A czasem nie rozumiem, jak tu arcymistrzowie grają tak słabo, ale to też. Też czas robi swoje. No tu remis jest. Trzeba bić, tutaj bije, no jasne. No remis, pionek do góry, starczy. Dobra. Żygałko Siergiej jeszcze tu walczy. Już wygrał. Ok. Jakiś Polak może jest na horyzoncie, nie widzę. Chess Warrior. Często takie końcówki też powstają, nie? Goniec z pionkiem, skoczek, wieża, wieża. No, trzeba się wykazywać naprawdę niesamowitą techniką, żeby taką partię wygrać czarnymi. Nie wiem, czy można zrobić wejście jako widz. Przypuszczam, że chyba tak. No spróbujcie. Nie mam pojęcia. Już wam wklejam link tutaj. Może i tak. Proszę próbować. Remis, chłopaki. No, remis, tak. Dobra. Okej, i runda już się kończy. Tak, wszystko się skończyło. Mamy kolejną rundę. Mistrz Fide, znowu solidny. Tu już nie ma słabych graczy, jak się ma tyle punktów. E4, C5. No, zagrajmy te A6. Ok, C3, czyli to co właśnie jest chyba najlepsze w tym wypadku. Zagrajmy tak. Tu, C4? To E6 wrzucimy. C4 to E6 zagramy. Na razie gram Michał tylko Sycyla na E4. Trenuję Sycyla i gram Sycyla. Aha, tu pionka. Jestem bez piona. Jestem bez piona, moi drodzy. Damy szacha. Może za jakiś rozwój się tu uda. Skoczek C6, goniec C5. No goniec D2 jest niestety. Wróćmy tutaj. No tak, no znowu dam szacha. Jakiś rozwój tutaj jest mimo wszystko. Może jakiś kozak by to wykorzystał. No jak goniec D2, to z powrotem, tak? Z mocniejszym zawodnikiem może to być ok. No skoczek wyjść musi. I teraz pytanie, czy goniec B4. Goniec B4 gramy od razu.
Spróbować tu zepsuć strukturę. Krótka ruszada, wieża D8 jeszcze grozi. Grozi skoczek E4 w ogóle. Goniec D3 chyba jest ok. No właśnie. Zróbmy tą ruszadę szybko. Chociaż wieża D8 było dobre, bo cały czas groziło tutaj skoczkiem. Wieża D8 chyba było lepsze. Gramy teraz wieża D8. Zawsze mogę tutaj zbić. Teraz już nie bardzo. Chociaż chyba nie ma wyjścia. Chyba trzeba bić, zepsuć tą strukturę, jak jest pion mniej. Jakoś trzeba grać. Może tak, spróbować po prostu po ludzku gońcem na C4. Jak goniec tutaj, to hetman H5. No jest gra, słuchajcie. Myślę, że jest gra mimo wszystko. Trochę czasu przeciwnikowi też zająłem. I zawsze wieża D3 jeszcze grozi, potem goniec C4. No ciekawe, tutaj się rzeczy mogą zadzieć. Myślę, że goniec E3 jest takie najbardziej optymalne dla przeciwnika. Tutaj słabość jest na B7. Zawsze to oczywiście wieżą na D7 obronie. Jeśli goniec G5, to na D3 może warto walnąć. Potem goniec na C4. Trochę niby wyrównać, ciężko powiedzieć. Ale przeciwnik myśli, więcej czasu jest dobrze. No, zamyślił się nam nieźle. Tutaj nie mogę zbić na C4. Ha, bo jest bicie tu. No dobra. To nieźle sobie to wykombinował, ale chyba musiałem tak zrobić. No i co teraz? Może wieża D5? Wieża D5, skoczka skosić i tutaj zbić. Myślę, że tak trzeba. Tu się wszystko broni. Skoczek F7 nie działa. Aha, tu zagrał. O, sprytnie. Hetmana jeszcze mi zaatakował. Nie wiem, taki dziki ruch trochę. Który chyba nie wnosi do pozycji za wiele. Wróćmy gońcem na swoje miejsce. Ajajajajaj, Krzysztof. Kurczę, blade. Ależ podstawiłem. Znowu podstawiłem. Masakra jakaś. Jak to strasznie boli. Strasznie to boli, jak podstawiasz, no. Ej, w ogóle stoję fatalnie. Bez wieży. I bez perspektyw. No, jeszcze tutaj wchodzi. Dobra. Nie, no fatalnie, słuchajcie, mega fatalnie. Teraz to trochę jestem zły, bo wyszło całkiem dobrze. Znaczy, debiut chyba zagrałem źle. Tak, w zasadzie dla usprawiedliwienia. Tak. I co? Jak to pokazuje? Wygląda całkiem fajnie. Tak. No właśnie, zobaczcie, pokazuje przeważkę czarnych. Bo rozwój. Witam cię, Bierek. Skoczek C6, hetman D2. No zobaczcie, pokazuje dobrą czarnych. No i czułem, że tu jest dobrze. Ale teraz wieża D8 trzeba chyba. A długa roszada w ogóle jest pokazana. Kurczę, słuchajcie, no tak, fajna jest ta długa roszada, bo grozi jeszcze goniec C4. Ja cię gwiżdżę. No dobra, brakuje mi jeszcze takich mocnych ruchów w pozycji, gdy mam
taką inicjatywę, powiedzmy. No, brakuje jeszcze tego. No właśnie, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Zobaczcie, jak komputer ocenia długą roszadę, jak mocno, zamiast wieża D8 albo roszada krótka. Jak to mocno wszystko wygląda. Ja cię gwiżdżę, długa roszada. Pozamiatane. Figury czarnych się naprawdę rozegrały. A jeszcze król na B7 broni, jakby jakaś tam końcówka powstała. Przypadkowo. Poszło jak poszło. No poszło wybicie. Pan C5. Skoczek. Skoczek. No poszło chyba tu dobrze. Bicie tu, król H8. Wieża E1, ale podstawiłem tam. Kurczę, jak jestem zły, słuchajcie, no. Teraz to jestem strasznie zły. Ile w ogóle mam punktów i ile jest rund? Mam 5 punktów na 9. No nie, no to już. To już tak, no. Najgorzej nie jest, ale. Ale mogłoby być lepiej, nie? Wieża F na E1, wieża D5. 5 na 9, skoczek E4, no tak. I tu już szachuś stoi źle. Tu już podstawiłem, oczywiście. No to już wygląda źle, bo tak, pion na czysto, gońce się rozegrały. No tak, to nie ma co patrzeć. Dobra, to nie patrzmy. Kariakin, Siergiej, Galperin, Platon. Wow. A nie, Siergiej jest białymi. Wygrał, wygrał. Gukesz. Oj, podstawił. Nie wziął. O, red. Festiwal podstawek. No jak weźmie, to wygrywa chyba. Znowu te końcówki, zauważyliście? Pionek, goniec, zwierzę na skoczka i wieżę. Wiesz co, Flopsy, no na razie jeszcze nie jestem taki, że tak powiem, stiltowany tutaj tym turniejem, więc może gambit północny, to może nie. No mam nadzieję teraz, zobaczymy co teraz będzie. No przydałoby się teraz zwyciężyć, żeby powalczyć o te 7 punktów, które by było całkiem przyzwoite. Nawet bardzo dobre by było. Bo na razie jest 5, nawet 50% nie ma. Czy znaczy w sensie liczę już po 11. 5 punktów. Dobra. Remisik. Jak remisik? To remisik naszego tutaj polskiego szachistę. Ej, macik. Ale ładny mat. No nieźle, 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 trzeba przyznać. Fajnie. Fajnie to wyszło. Ma 7,5 nasz przeciwnik. Z rundy numer 3. Tutaj, z rundy numer 2. Tu jeszcze grają. Już nie. No dobra, mam nadzieję, że runda 9. O, i właśnie idzie. Lecimy. D4. Gratulacje, gratulacje, Stefczyku. No co może zagrać niemiecki szachista? No, obrona Niemcowicza, no. Wybił. No to B4 zagrajmy. Więc B2. Hetman C2. Okej. Tu chyba D5 wchodzi. Tak, tu wchodzi D5. Tu musi wchodzić D5. No to teraz taki ruch jest. Tu wisi. Albo wisi skoczek. To biorę pionkę. Na czysto. Jak dają, to brać. Jak gonią, to uciekać.
No myślę, że tak. Koń G4 jest fajny. H4 zaraz wrzucimy. Koniec H3. Samograj. F4 jest mocne też w pewnym sensie. Tak, F4 będzie bardzo mocne. Co on zagrał? Tutaj. No to F4. Bo tutaj jest związanie na hetmana. Skoczek ucieka, a ja biję tutaj i jeszcze atakuję tu i potem E6 w ogóle gram. Koniec gry jest. Musi być koniec. Poddał. No, słuchajcie. No, wspaniale. 16 ruchów i przeciwnik uczciwie poddał. No, to mi się podoba. Ojejku. Od płaczu do śmiechu, słuchajcie. Jak dziecko. No, dobra. Jest trochę emocji w tych partiach. Fajnie. Cieszą niektóre. Niektóre niestety nie. Ale dobra. A zobaczcie, kurczę. Chciałem sobie już na Nakamurę obejrzeć. A on mi tutaj remisuje szybko. Co za hultaj. No dobra, ale on remisuje już taktycznie. To była 10. runda. Mam 6 punktów po 10. No jeszcze jedna, więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. No tak, teraz poszła miniatura. To w zasadzie dwie miniatury mi się udało zrobić, ale też dostałem tam szybko w jednych. W 12, w 13 ruchach z tym młodym. Totalnie wygrana. Może wpuszczę ją kiedyś w analizkę. Może niektórzy będą chcieli ją pograć, znaczy nauczyć się tam warianciku jakiegoś. Zobaczymy. A tutaj to w ogóle też poszło bardzo gładziutko. Tylko słuchajcie, ja tak szukam teraz może polskiego jakiegoś zawodnika, żeby go pokibicować. Szukam, 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 nie widzę albo nie kojarzę jeszcze ników za bardzo. Radio, jest. Radosław Wojtaszek. Radosław Wojtaszek gra białym kolorem. Może odepnę warianty, żeby nas tutaj nie kusiło. Cześć Leszku, dziękuję Ci za subskrypcję. Za followka, znaczy się. I to goniec D7. No tak, Radek gra solidne szachy. Carsten nie gra w tym turnieju. Wiesz, no Carsten ma pewnie inne zajęcia albo odpoczywa. No dla niego ten turniej to jest kabaret, przypuszczam, chociaż z Nakamurą by powalczył. Znaczy, tak wiecie, no to jest mistrz świata, on ma swoje tutaj, wiadomo, jakieś tam sprawy, rzeczy, no i tak dalej. Trzeba pytać jego. Zresztą chyba w ogóle Carsten na chess.comie nie uczestniczy nigdzie. Tak, prawdopodobnie, tak, chyba ma właśnie umowę z Chess24. Tak, zgadza się. Macie rację, tak może być. No i co, Radek ma tutaj solidną pozycję, bo zaraz AZWG gra jakąś ładną panią. Zerknijmy sobie to już na luzie, ja nie muszę z nią grać. Dobra, Gruzja. Jest dużo tych arcymistrzyń z Gruzji. Ostatnio właśnie w Trzciance poznałem dwie sympatyczne panie. Bardzo silne arcymistrzynie. Pozdrawiam serdecznie. Goniec E8. Goniec E8. Radek myśli. Nie wiem, dlaczego Carsten gra bulety na liczesie. Nie mam pojęcia. Wow, co to za ruch. Ciekawy, ten goniec H5. Syberyjski słoń, nie rozumiem. Leszku, o co chodzi, bo musisz przypomnieć. Na buletach jest dużo zabawy, możliwe. Była chyba drama w zeszłym roku Carsena z Chess.comem, dlatego nie przychodzi. A Chess24 to jego stronka, więc nie musi się tam ze sobą umawiać. Aha. Ale tak, faktycznie możliwe, że Carsten tam coś z tą stroną ma związane. Aż takich szczegółów nie znam, ale coś tak też słyszałem. No i co, tutaj Radek ma chyba coś więcej. Bicie na F4, bicie na H4, ale na F5 wisi. Chyba solidnie stoją białe. Tak, hetman F5, tutaj te pionki czarne są faktycznie dobre. Skoczek dobrze broni. Pól E2, pól E4, pole D5 również. Ta wieża chyba tu nie podziała. No to się łatwo oczywiście mówi, jak się patrzy, nie? Wiecie, jakie babolce. Może hetman E5, takie proste posunięcie.
Ciężko mi powiedzieć. Hetman G5 też rozważałem. Zawsze jakiś macik grozi, a w ten sposób też można, pewnie. To jakoś tu trzeba się rozwiązać potem po wymianie. O, to będzie wymiana na pewno. Tak czuję. Chociaż. A długa roszada wchodzi w grę? Nie, chyba nie. Wymiana. Wieża tak. Wieża tu, wieża tu. O, pionek idzie, maszeruje. To są te pozycje takie niebezpieczne. A teraz już można sobie na skoczek E2 pozwolić. Zobaczymy, czy Radek tak zagra. Kliknijmy. Nie zagrał. A, tutaj skoczek D2. OK. I skoczek H2 i skoczek F1. Skoczek H2 przypilnuje pionka. A, jeszcze lepiej nawet zagrał. Ładnie, ładnie. No, to trzeba przyznać. No, to jest arcymistrz, tak. Tu bardzo ładny ruch. Od razu będzie wieża H5. Z szachem B4. Artemiejew. Aha, spoko. A, czas spadł. Dobra. Nasz super arcymistrz ma 7 punktów. Karjakin. Zobaczmy, jak gra Karjakin. Artemiejewa zobaczymy może. Zobaczymy Artemiejewa. Artemiejew jest czarny, ma 8 punktów i jeszcze gra. No tak, trochę na trzasku. A no, wygrana, tak? Wygrywa czarnymi? Wygrywa. Nie, no zawodowiec. 9 punktów jest. Karjakin, zobaczmy. No Karjakin, tak, wieżówka wygrana. Powinna być. No tej klasy zawodnik to wygrywa oczywiście. Tu jeszcze wieża E6 była. No to też przegrana. Okej. Kwestia ucieczki królem, ale na sekundach wiecie, jaka to jest gra. Pionek zasuwa do góry, tak jest. No tu się król raczej czuje bezpiecznie wśród swoich wież i pionków. Idą same. Prosty schemat, co? No, wystarczy wieżę wymienić. Okej. Karjakin 8,5. Iwko gra. O wow, Iwko ładnie. Iwko ma 6,5 i remis. Pięknie. Pięknie. 7 punktów. No, to brawa, brawa. Iwko, nieźle sobie tutaj pogrywasz. Pięknie. O, młody, młody, chłonny. Bardzo ciekawe są te końcówki. Wieża i goniec. Są teoretycznie remisowe, ale... Pamiętam, jak grałem zawsze z wieżą i gońcem na wieżę, to zawsze wygrywałem te partie. Znaczy jedną kiedyś w życiu zremisowałem. Szurchów zabrakło. Tak, 6 na 9 mam, dokładnie. Nagroda za pierwsze miejsce. Wiesz co, to chyba, nie wiem, to są dogrywki nadal. Nie mam pojęcia. Ale tu są jakieś pieniężne nagrody. Dobra, ostatnia runda. O, Kill the Piotr, witam cię Piotrze. No to gramy, słuchajcie, z naszym rodakiem. O, tego jeszcze nie grali, że z Polakiem gram ostatnią rundę. No to walczymy, walczymy. Konie F3, no to grajmy. Proste szachy trzeba grać. Okej, G3, tutaj właśnie Piotrek ustawia te schematy dosyć często. Takie dosyć solidne, zagramy tutaj troszeczkę królewsko-indyjsko. Skoczek D2. Dobra, zagrajmy w ten sposób. Już z Piotrkiem grałem te schematy kiedyś, grałem. No tak, przypominam sobie. Aha. No dobra, będzie mi chciał tutaj grać. Zagrajmy tak, dlaczego nie? Okej.
I tutaj, żeby na C6 się nie władował. Dobra. No wiem, że puszczam pole, no ale B4 zagrajmy, potem może A5 się uda. Puszczam pole C4, zdaję sobie z tego sprawę, ale pojedźmy tak. Teraz goniec. Może tego skoczka wymienimy. Może się uda. W ten sposób wymienia. Dobra. W ten sposób chcę wymienić. Czy ja tutaj nie mogę przypadkiem wziąć pionka? Chyba nie mogę. Nie podoba mi się ta wymiana. Uciekam. Skoczek C4 wjeżdżam. Tutaj zagrajmy. Właśnie, skoczek tu jest mocny. A tu podstawiłem na E5. A już zaczynam podstawiać niedobrze. Tutaj. Powiem Wam szczerze, nie wiem, czy ja coś tutaj podstawiam, czy nie, ale biję. Może jakiś skoczek C3 się tutaj załaduje. Coś pewnie podstawiam. Znając życie. Może tak? Nie, zaraz. Tutaj. Tutaj będzie podstawka. Skoczek C3. Dobra, skoczek C3, chociaż tego gońca przyblokuje. A goniec w ogóle C6. Tu bicie, bicie, goniec C6, tak? Bierze mi po prostu. No dobra, ale będę miał dwa gońce. Co może być, myślę, że ciekawe. No na pewno białe są lepsze, tak? To nie ulega wątpliwości. Jakoś tak, Piotrek zawsze te schematy gra tak dosyć pewnie. Na jakiegoś mata się zaczaja. Skoczek z powrotem może ruszyć. Tutaj? Co będzie po ruchu? Ha, goniec. Co jest po tym ruchu? Bo nie widzę. Jak on ma się teraz bronić? Skoczek F4 to goniec bije. Czy ja tutaj przypadkiem nie wygrywam już, moi drodzy? Koń E1 jeszcze ma. Do wieża E8 mogę zagrać. Koń E1 może zagrać tak nawet. Może być nieźle, słuchajcie. Koń E1 to goniec. A nie, to nawet tutaj zagram. Wieżą i tam wybijam z szachem daję mata. To jest chyba wtopa. Ano właśnie. Jeszcze opcja, no tak, jak F3 to też bije hetmanem i goniec C3 wchodzi. No to jest wtopa, moi drodzy. Powinna być, bynajmniej. Oto tu, nie? No to jest jedyna droga, żeby właśnie nie oddać. To tak gramy. To jest goniec F5 i tutaj. Chyba prosta rzecz. B4 może zagrać. Gramy proste szachy. O ile mi się to uda zrobić. Poczekajcie, jeszcze raz zagram tam gońcem. Moment. A to nie takie łatwe. Wieża A1. Spróbujemy. Bijemy.
No tak. Kurczę, żebym zaraz czegoś tutaj nie podstawił. Może być, że podstawię. Dobra, tak. Tak. Pionek do góry. Ojejku! Ale się wpakowałem. Masakra jakaś. Ale się wpakowałem, słuchajcie. No to była wygrana partia, no to była wygrana partia. Matko Boska. No tragedia, szachuś, no. Wieża goniec na hetmana. Co to za pozycja? Może remis? Czy to powinno być remis? Kurczę, ale wkurzyłem się, no była totalnie wygrana. Jeszcze tutaj nie podstawił niczego. To tutaj już jest ściana. A może będę próbował jeszcze wygrywać? Czas! Czas! Panie Piotrze, czas! Myślę, że. No nie, to był remis oczywiście. No zagapił się mój przeciwnik. Sorry. No nie, ale to jest już remis, słuchajcie. Tutaj nie ma jak się białymi przedrzeć. No, ja jeszcze nawet mogę próbować tak i tak. Ktoś z dobrą techniką mógłby nawet czarnymi próbować, śmiem twierdzić, żeby wygrywać. No ale pomijając fakt, tam Piotrek oczywiście miał ze mną wygraną w debiucie, potem podstawił motyw, a ja nie wykorzystałem z tymi dwoma gońcami. Ale szybko zerknę tylko jeszcze na program, żeby się upewnić. Goniec H3 i... Dobra, słuchajcie. Pokazuje goń skoczek E1 jeszcze z dobrą pozycją? Aż muszę zerknąć. Ale gram tutaj. I gdzie on się broni? Wieża D6. Jasny gwint. No takie ruchy to trzeba widzieć. Takich ruchów to ja nie widzę. Piękny ruch. Wieża D6, który broni. No dobra, ale jeszcze taki ruch mi przychodził do głowy. I tu się białe też bronią? To ciężko znaleźć. Hetman B5. What the... No ale widzicie, ale tu już jest jakaś jeszcze gra, prawda? Czarnymi mimo wszystko. Ale nie, no to takiej obrony... Ciężko taką obronę w ogóle znaleźć. Hetman B5. Powiedzmy tutaj, Hetman F6. Jak komputer pokazuje. Nie, no ciężko, ciężko w ogóle. No ale dwa gońce się porozstrzelają. Ja myślałem, że tu już mam wygraną totalnie. No Stockfish twierdził inaczej. Przepraszam najmocniej. 7 na 10. No udało się tutaj z Piotrkiem. Zerknijmy jeszcze tylko na tutaj. Hikaru wygrał, Hikaru wygrał. No, on jest mocny, po prostu on jest tak mocny w tych szachach internetowych. Hikaru 9,5, ładnie. No, jeszcze jedna partia i sam jestem ciekawy, które miejsce zająłem. Tutaj jeszcze grają. No, nieźle, nieźle. Tutaj w ogóle. Skoczek E6 chyba. Trzeba było zamrozić króla. Nie skoczek E6? A może tu i tak jest remis. Zerknę szybko ocenę. Niby wygra na czarnych, ale weź to i wygrywaj. Król H6 pokazywało. Trzeba hetmanem tutaj zająć diagonale i król H6 grać. O, tak poszło. Wow, jeszcze na sekundach.
Nie, no szacun. Nie, no masakra. A, 1-0, ale mu zagrał ruch, że musiał. No, czas. To jest właśnie to. Dobra, zerknijmy, jak tu, słuchajcie, nam poszło. Hikaru pierwszy, jak zwykle, prawie jak zwykle, ale często wygrywa tak jak Tuesday. Ja miałem punktów ile? 7. 7, więc miejsce będzie tutaj chyba całkiem przyzwoite. Już się szukam. Jestem 80. Siódmy. No to tak jak mój rocznik. Słuchajcie, no dobre miejsce chyba, nie? 87. Dzięki bardzo za wizytę, za oglądanie, za dobrą zabawę, za komentarze. Dzięki Smoku, że byłeś. No tak, trudno. No to takie turniejowe. Tutaj 7 punktów. No myślę, że fajnie. Dobra. Żegnam się z wami. Do następnego razu. Trzymajcie się. Na razie. Hej.